Tadeusz Lębowicz. Śmierć pod Obidową. Czyta Jacek. Rozdział pierwszy. 4 stycznia 1976 roku, niedziela, o której pisano nazajutrz w gazetach, groźny huragan nad Europą Zachodnią. Zginęło 40 osób. Setki rannych. Ewakuacja ludności z terenów nadmorskich. Wicher i śnieżyca szalały i u nas. Ubiegła sobota i niedziela, podawała nasza prasa, przyniosły nie tylko w Polsce, ale prawie w całej Europie dramatyczne zmiany pogody. Huraganowe podmuchy, wichury, burze śnieżne przechodzące w ulewne deszcze, a potem znów atak mrozów z północy, gołoledzie i poważne utrudnienia na drogach całego kraju. Prawdziwa zima nawiedziła Polskę. Wichura dała się we znaki szczególnie w górach. Na tak zwany Zakopiancy pod Nowym Targiem z trudem utrzymuje się przejezdność. Silne wiatry tworzą wciąż nowe zaspy, mimo iż w tym rejonie pracuje 12 ciężkich pługów wirnikowych, 157 lemieszowych i 221 piaskarek, 9 spychaczy i równiarek. Nie wiem, co to jest równiarka, wiem natomiast, w czym informacja ta była niepełna. Nie podano, że tego dnia w jednym z unieruchomionych na szosie samochodów także i u nas śmierć poniósł człowiek. Tyle, że nie wskutek działania żywiołu, lecz w pośrednim z nim związku. Sprawa ta dotarła do mnie, ponieważ takie mam szczęście, że muszę zajmować się tym, co było kłopotliwe i dawało niewiele szans na powodzenie. Mnie, kapitana Tadeusza Westlera i chorążego Pawła Popielasa, wyznaczano do takich właśnie prac w dowód uznania, jak mawiali niektórzy, albo, dlatego, że nikt inny nie chciałby się nimi zajmować, jak złośliwie utrzymywali inni. 4 stycznia 1976 roku ciemnozielony samochód marki Volvo, stojący na poboczu drogi blisko Obidowej, nie zwracał czyjejś szczególnej uwagi, gdyż po owej nocnej burzy śnieżnej kilka aut czekało na ratunek w rowie. Jednakże, kiedy w południe następnego dnia nikt po niego się nie zgłosił, przejeżdżający tamtędy patrol milicyjny postanowił obejrzeć bezpański samochód. W samochodzie tym milicjanci znaleźli martwego człowieka. Leżał twarzą wsparty o kierownicę, tak jakby w chwili wielkiego zmęczenia położył twarz na dłoniach. Zabito go strzałem w tył głowy. Zamordowany nie posiadał papierów samochodu ani prawa jazdy. Miał przy sobie jedynie starą legitymację studencką na nazwisko Andrzeja Galisiaka. Ale nawet pobieżne oględziny dowiodły, że fotografię denata nalepiono na miejsce poprzedniej, zaś stempel przedłużający ważność legitymacji był odciskiem zwykłej 10-groszówki. Wszystko to razem świadczyło, że legitymację po prostu sfałszowano. Denat nie posiadał żadnych innych dokumentów. Kim był? Dlaczego jechał tym wozem i do kogo należało Volvo? Nade wszystko zaś, kto strzelił? Musiał być kimś znanym ofierze, gdyż inaczej nie zdołałby dokonać tego morderstwa. Był nim zapewne ktoś, komu ofiara ufała, ktoś znajomy, współtowarzysz tej ostatniej w jego życiu podróży. Wiem, jak to się odbyło, nim kierowca spostrzegł cokolwiek. Siedzący za nim człowiek dotknął pistoletem jego potylicy i pociągnął za cyngiel. Wicher zagłuszył huk wystrzału. Kiedy miejscowi milicjanci zbadali to, co było do zbadania, przyjechała karetka, wezwano dźwig pogotowia technicznego. Sanitariusze ułożyli ciało, podnieśli nosze, wsunęli do karetki. Dźwig podjechał do samotnego Volvo. Mechanicy z wprawą pośpiesznie podciągnęli wóz i umocowali na platformie. Ciężarówka pogotowia technicznego ruszyła równie szybko jak karetka sanitarna. Miejsce znowu opustoszało, jakby przed chwilą nie było tu ani samochodu, ani człowieka, któremu odebrano życie. Znów cicho, niewinnie, biało. Trzeba było teraz zabrać się do pracy na całego. Przede wszystkim więc ustalić, kim był nieznany zmarły. Wiele wskazywało na to, że jest warszawiakiem. Do takiego przekonania doszedłem, przyglądając się jego ubraniu. Paweł Popielas z ironicznym uśmiechem wysłuchiwał moich uwag na temat stylu ubierania się. A jak wiązał sznurowadła, zauważyłeś, kpił. W każdym razie to ktoś z dużego miasta, ustąpiłem. Możliwe. Ale niekoniecznie. Dlaczego? Jeśli miał pieniądze i chodził do kina. Paweł nie musiał kończyć myśli, była klarowna. A gdzie o nie najłatwiej, rzuciłem zaczepnie. Tylko w dużym mieście. W małym pieniądz jest droższy. Zgoda. Ale dlaczego nikt nie zgłosił do nas, że facet zaginął? Jak myślisz? Zapytał Paweł, nie słuchając, co mówię. Może mieszkał sam? Ale kogoś przecież obchodził. Żeby sąsiedzi nie interesowali się człowiekiem, zwłaszcza gdy jest młody i przy pieniądzach. A poza tym dziewczyny? Oczywiście. Przede wszystkim one. No i ich matki. Zakładamy więc, że był kawalerem. Żona chyba by się odezwała, powiedziałem. Po drugie, pieniędzy zbytnio nie szanował. Po trzecie zaś, mieszkał samotnie i tryb życia, jaki prowadził, nie dziwił nikogo z jego współdomowników. Do mnie jednak przemawia bardziej przypuszczenie, że mieszkał sam, co zapewniało mu większe bezpieczeństwo. Pracował zapewne na niezbyt czystym gruncie. Przecież ten samochód był chyba ukradziony. Co robił w Zakopanem? Gdzie? Kapitanie, zdziwił się nieco nietaktownie Popielas. Nie trudno zgadnąć, gdzie facet z grubszą forsą może się jej pozbyć. Hotel Kasprowy? Musimy to sprawdzić. Tylko korzyść z tego będzie niewielka, jeśli zameldowano go na podstawie tej legitymacji. A może zostawił tam swoje rzeczy? Nadałem telefonogramy do komendy w Zakopanem z pytaniem, czy ktoś używający nazwiska Andrzej Galisiak mieszkał w hotelu Kasprowy, a jeśli tak, to jego rzeczy, które mógł pozostawić, poleciłem zabezpieczyć do mego przyjazdu. Poprosiłem również pułkownika o wyrażenie zgody na opublikowanie spreparowanej odpowiednio fotografii nieboszczyka w Kurierze Wieczornym. Jeszcze jeden twój eksperyment, ironizował szef. Zaczynasz śledztwo od końca? Zgodę jednak otrzymałem. Zatelefonowałem do Tadeusza Kareckiego, sekretarza znanej w kraju popołudniówki. Jak zwykle był oszczędny w słowach. Na kiedy? Zapytał, gdy powiedziałem o co chodzi. Na jutro. Pojutrze. Zgoda. Coś jeszcze? Chciałbym z tobą kiedyś pogadać. Może u mnie w domu? Dobrze, odparł Tadek i odłożył słuchawkę. Miał mało czasu, ale zaproszenie przyjął. A więc otrzyma rewanż za przysługę. Lubił mnie i bardzo mu odpowiadały wieczorne pogaduszki przy koniaku. Ty pilnuj spraw, powiedziałem Popielasowi, zanim ja wrócę z Zakopanego. Pojedziesz beze mnie? Tak. Jutro albo pojutrze. Tak więc, nieśpiesznie, rozstawiłem trochę pionów na tej szachownicy, na której przyszło mi rozegrać swoją partię. Nie znałem jednak przeciwnika, nie widziałem jego figur, nie mogłem domyślić się, jaki ruch zrobi. Ale był w pobliżu, miałem przeświadczenie, że już zaczęła się gra i że ktoś wyszedł naprzeciw mnie. I wierzyłem, że wygram mimo wszystko. Rozdział 2. Ponieważ nie wiedzieliśmy nic o denacie, trzeba było jak najszybciej wyjaśnić, kim był właściciel samochodu. Chciałem to wiedzieć, nim pojadę do Zakopanego. Ustalenie nazwiska i adresu właściciela Volvo nie nastręczyło Popielasowi żadnych trudności. Po prostu posłużył się telefonem w drugim pokoju. No więc. Zadzwoniłem, powiedziałem, że ten facet z Volvo stuknął moją sarenkę i zwiał, to wszystko. Od razu dowiedziałeś się? Nie masz pojęcia, jak bardzo łączy ludzi solidarna niechęć wobec właścicieli Volvo. Teraz już wiem. A więc nazywa się Jerzy Wełnicki. Popielas wymienił to nazwisko z wyraźnym triumfem w głosie. O co mu chodziło? Wełnicki? Wełnicki? Nie chodzisz do teatru? Nie oglądasz telewizji? Ach, do diabła. Przecież to on. No właśnie. Dziwne. Chodzi o Volvo? Grał w szwedzkich filmach 2 razy. Nie, chodzi o to, że nie zgłosił nigdzie zaginięcia samochodu. Skąd wiesz? Zapytał rzeczowo Paweł. Miał rację. Nie wiedziałem. Należało to sprawdzić, a więc porozmawiać z Jerzym Wełnickim. Bardzo byłem ciekaw, kim jest prywatnie ten człowiek, jak się zachowuje, w jaki sposób rozmawia, czy nie robi wrażenia kogoś ważnego i nadętego. Będzie to pierwsza moja rozmowa z kimś z teatralnego środowiska. Tak się bowiem jakoś złożyło, że nigdy dotąd nie zetknąłem się z żadnym aktorem bezpośrednio. Jerzy Wełnicki pracował w Teatrze Starym w Warszawie, brał również udział w większych imprezach Estrady Stołecznej oraz pracował dla telewizji. Pamiętałem go z kilku ról, jakie obejrzałem w teatrze. Nawet te rzadkie okazje nie pozwoliły mi go zapomnieć. Jerzy Wełnicki. Za chwilę będę z nim rozmawiał. W sekretarce dyrektora teatru powiedziałem, że w sprawie służbowej muszę się widzieć z Wełnickim. Pokazałem legitymację. Niestety w tej chwili to jest niemożliwe, bo pan Wełnicki jest na próbie. A kiedy skończy się próba? Zapytałem. Za pół godziny najdalej. Wobec tego zaczekam w halu. Proszę bardzo. Usiadłem w starym, głębokim, wygodnym fotelu, pochodzącym pewnie z rekwizytorni teatralnej. Wszystko tutaj wydawało mi się nieco sztuczne, dwuznaczne. Dokładnie po pół godzinie zjawił się Jerzy Wełnicki. Mimo że prócz nas dwóch nie było w hallu nikogo, rozejrzał się dookoła, nim mnie zapytał. Czy pan czeka na mnie? Pan jest z milicji? Tak, to ja. Stojąc przede mną przyglądał mi się uważnie, jakby lustrując przeciwnika, nim podejmie atak. Zapewne w związku z moim samochodem? Czy już się odnalazł? W jakim stanie? Aktor pytał szybko, z pewnością siebie jak ktoś, kto nie przywykł zbyt długo czekać na odpowiedź. Tak. Jestem w związku z pańskim Volvo. Ale skąd pan o tym wie? Nie rozumiem pana. Wełnicki wstrzymał oddech. Czyżbym się przesłyszał, panie. Jestem kapitanem. Nazywam się Westler. Panie kapitanie. A nawiasem mówiąc, myślałem, że jest pan majorem. Dlaczego? Ten siwy włos, ta powaga wokół. Przygryzłem wargi. Wełnicki narzucił mi swój rytm rozmowy, zamienił nasze role, usiłował zbić mnie z pantałyku. Pytałem pana, powtórzyłem, skąd pan wie, że przybyłem tutaj w związku z pańskim samochodem? Przecież zawiadomiłem milicję o tej sprawie, odparł obrażonym tonem. Gdy tylko przyjechałem z Zakopanego do Warszawy, zaraz zadzwoniłem do komendy dzielnicowej. I co dalej? Dalej? Ponieważ poniedziałek mam wolny w teatrze, poszedłem osobiście na milicję. Zapisali wszystko. Myślałem więc, że już odnaleźliście panowie samochód. Patrzyłem na aktora z baczną uwagą. Grał, czy był ze mną zupełnie szczery. Wełnicki również patrzał na mnie. Mierzyliśmy się oczyma. A w jakim celu poszedł pan osobiście w wolny od pracy poniedziałek na milicję? Zapytałem. Ach, nie powiedziałem o tym? Ukradziono mi samochód w Zakopanem. Volvo, numer rejestracyjny WK00130? Ten sam, panie kapitanie. Proszę o szczegóły. Proszę bardzo. Myślałem jednak, że pan już je zna. Słucham, ominąłem i tę próbę wyciągnięcia ze mnie informacji. Więc tak, panie kapitanie. W niedzielę rano pogoda była niezbyt piękna. Zatelefonowałem do zakopiańskiej komendy milicji, do Wydziału Ruchu Drogowego i zapytałem, czy zdołam przyjechać przez Obidową. Odpowiedzieli, że tak. O której to mogło być? Telefonowałem zapewne około wpół do 10. Śniadanie zjadłem o zwykłej porze, to znaczy o 9, wyjechałem zaś około 10. Zresztą, spojrzałem na zegarek w momencie, gdy gospodyni pensjonatu uścisnęła moją dłoń na pożegnanie. Była za 10:10. Jeśli sprawdził pan czas, to po co cały pański wywód? Dla popisu, panie kapitanie. Przepraszam. Tu nie scena, powiedziałem półgłosem, tłumiąc gniew. Proszę mówić tylko to, co niezbędne dla sprawy. Jakiej sprawy? Zapytał z udanym chyba zdziwieniem. Sprawy kradzieży pańskiego samochodu. Tak jest, panie kapitanie. Zapanowała chwilka milczenia, namysłu. Wyjechałem więc z pensjonatu około 10. Zjechałem uliczką, która nosi nazwę Ubocz, do mostka, którym ulica Junaków prowadzi do hotelu Kasprowy. I właśnie skręciłem w tę ulicę. Za rogiem w aucie parsknęło coś 2 razy w gaźniku. Zatrzymałem się. Ogarnął mnie lęk, czy nie dzieje się coś poważniejszego. A przede mną taki szmat drogi. Zostawiłem więc samochód i pomaszerowałem do góry, żeby poprosić o pomoc pana Stanisława, który pełnił w pensjonacie wszystkie możliwe funkcje. W tym także kierowcy. Nazwisko tego człowieka? Nie pamiętam, zresztą to nieważne. Nie doszedłem do pensjonatu. Przypomniałem bowiem sobie, że pan Stanisław wyjechał w sobotę do Krakowa. Zrezygnował pan z pomocy? Tak. Wróciłem do samochodu. Ale już go nie było. Jak długo trwała pańska wędrówka? Sądzę, że co najmniej 5, a może i 7 minut. Stamtąd nic nie widać, droga jest zasłonięta zboczem i chałupami. Samochód zostawił pan zamknięty? Niestety, nie. I z kluczem w starterze. Nieostrożnie. Bardzo nieostrożnie, panie kapitanie. Dlaczego po tej kradzieży nie wrócił pan do pensjonatu? To dziwne, że zrezygnował pan z zawiadomienia milicji w Zakopanem i zgłosił kradzież dopiero w Warszawie. Czy zawsze jest pan taki dokładny? Zwykła kradzież i tyle o nią krzyku. A do tego samochód znaleziono, jak wnioskuję. Nie zareagowałem na arogancki ton Wełnickiego. Nie mówiłem panu dotąd, jak obrzydł mi ten pensjonat, odezwał się po chwili. Dość już mam tej wścibskiej gospodyni i natrętnej ciekawości współpensjonariuszy. Po każdym urlopie obiecuję sobie solennie, że nigdy tam już nie wrócę, a mimo to po roku znowu przyjeżdżam. Przywykłem jednak do tego domu, do dobrej kuchni. Co to wszystko ma do rzeczy? Spytałem oschle. A to, że postanowiłem nie wzbudzać sensacji w pensjonacie. Gdy pomyślałem sobie o mojej gospodyni i jej fałszywym współczuciu, zawróciłem w połowie drogi, by pójść prosto na milicję. Nie doszedł pan jednak do komisariatu. Miałem ciężki dzień, panie kapitanie. Chciałem być jak najszybciej w domu. Wystarczyło wyobrazić sobie mitręgę, jaka mnie czekała, owe protokoły, przesłuchania i potem nocną podróż pociągiem, żeby zrezygnować. Może postąpiłem niewłaściwie. Zamiast w stronę gmachu milicji poszedłem na stację kolejową. Około 1:01 miałem ekspres do Warszawy. Byłbym o 10:00 wieczorem w domu. Machnąłem więc na wszystko ręką i spróbowałem kupić bilet. Dostałem i bilet, i miejscówkę. Rozumiem. Gdybym to ja zabił, Pomyślałem, usiłowałbym za wszelką cenę udowodnić, że nie było mnie w czasie morderstwa ani na Obidowej, ani w jej pobliżu. A jaki byłby najprostszy dowód? Odjazd najbliższym pociągiem, trzeba się więc szczegółowiej zająć sprawą tego odjazdu. Rozumiem, powtórzyłem. Ale pan powinien był zgłosić się na milicję. Chyba że jest pan milionerem. Nie jestem. No właśnie, a pan mi tu takie historyjki opowiada. Wełnicki poczuł się obrażony. Popatrzył na mnie zezem, po czym odwrócił twarz, spoglądając ponad futrynę dyrektorskich drzwi, tak jakby dostrzegł tam nagle coś niezwykle ciekawego, co musi obejrzeć dokładnie. Milczał. Zażył mnie pan z Mańki, powiedział z lekka ochrypłym głosem, to pańskie prawo, panie kapitanie. Ale i ja mam dla pana nowinę. Jaką? Zapytałem zdziwiony. Pan się mylił, posądzając mnie o kłamstwa, mówił uśmiechając się lekko. Ja rzeczywiście pojechałem Tatrami do Warszawy. I naprawdę zrezygnowałem z powrotu do pensjonatu, aby nie wzbudzić sensacji. Dlatego wołałem skontaktować się z milicją dopiero w stolicy. Czy w czasie jazdy pociągiem spotkał pan kogoś znajomego? Zapytałem dla porządku. Kogoś, kto mógłby to potwierdzić? Ależ oczywiście, widzieli mnie znajomi. Pani Anna Rozbicka. Przeniosłem się nawet do jej przedziału, gdyż poza nią nikogo w nim nie było. Może mi pan podać jej adres? Zapytałem. Będzie potrzebny ze względów formalnych, oczywiście. Rozumiem. To całkowicie jasne. Wyjął z bocznej kieszeni niewielki notes, przekartkował ze 2 razy. Proszę, oto ten adres. Zanotowałem. Mam jeszcze jedno pytanie, odezwał się Wełnicki. Być może nie powinienem go zadawać, ale chciałbym wiedzieć, czy nie uszkodzono mi wnętrza wozu. Popatrzyłem z nieukrywaną pogardą na tego człowieka. Nie. Nic nie zostało uszkodzone, proszę pana, odparłem i wstałem z fotela. Do widzenia. Żegnam pana, panie kapitanie. Wyszedłem z teatru pełen mieszanych uczuć, choć przecież wiedziałem, że talent i sławka wcale nie muszą iść w parze z dobrymi cechami charakteru. I do tego takie nieprawdopodobne historyjki, powtórzyłem. Zawrócił pan spod pensjonatu, aby nie wzbudzać sensacji, potem odjechał pan pociągiem zamiast zawiadomić milicję o kradzieży samochodu, bo nie chciał pan mi trężyć czasu. Panie Wełnicki, dlaczego pan nie mówi mi prawdy? Prawdy? Jakiej prawdy? Aktor oburzył się na dobre. Pan mi zarzuca kłamstwo, gdy tymczasem ja w pełnym zaufaniu, bez zatajania czegokolwiek. Jak pan może, panie kapitanie? W innych okolicznościach kto wie, czy nie uwierzyłbym we wszystko, powiedziałem. Ale w tych nie mogę ufać panu. Jakie to okoliczności? Zaniepokoił się. Chodzi o wóz warty 1 000 000. Tylko o to, panie kapitanie? Milczałem. Twarz Wełnickiego lekko zbladła. Może dlatego, bo przeląkł się, że go posądzę o udział w zbrodni? A skąd pan wie, że może chodzić o coś więcej? Zapytałem, specjalnie formułując zdanie tak, aby wynikało z niego, że taje coś przed nim. Pan mnie dręczy, wykrzyknął głośno. Pan zachowuje się jak człowiek bez serca. Dlaczego pan coś przede mną ukrywa? Niczego nie ukrywam, odparłem spokojnie. Raczej pan to robi. Proszę powiedzieć, o co chodzi, mówił z niepokojem aktor. Czy wóz został rozbity? Ujrzałem nagle twarz, jakiej nie spodziewałem się zobaczyć. Znikła maska wielkopańskiej obojętności, z oczu Wełnickiego wyzierał teraz zwykły strach. Pańskie Volvo jest całe. Istnieje wszakże pewien szkopuł, uniemożliwiający na razie zwrócenie panu tego wozu, odpowiedziałem, patrząc w tę twarz z wielką uwagą. Chciałem dokładnie widzieć i zapamiętać, w jaki sposób zachowa się Wełnicki, gdy powiem to, co miałem do powiedzenia. Wóz musi jeszcze przez krótki czas pozostać w naszych rękach, bo zabito w nim człowieka. Ktoś, kto siedział za kierownicą pańskiego samochodu, dojechał do Obidowej i tam spotkała go śmierć od kuli. Śmierć? W moim wozie? Czy pan jest tego pewien? Wstał z fotela. Policzki mu pobladły. Mogłem spodziewać się, że ta wiadomość uczyni na nim wrażenie. Rozdział 3. Mniejsza o to, jak minęła mi podróż do Zakopanego, najważniejsze, że nasz rzekomy Galisiak istotnie mieszkał w Kasprowym. Sam ten fakt musiał wzbudzać szacunek dla jego możliwości, koszt doby w tym hotelu nie należał do najniższych. Niestety rzeczy nie pozostawił. W dniu, w którym dokonano kradzieży, rzekomy student wyniósł się ze wszystkim. Zapłacił, co należy i znikł. Czyżby miał pewność, że uda mi się skraść samochód? Zażartowałem. Tacy to są bezczelni, odparł starszy sierżant Gawlik z komendy zakopiańskiej. Słowa rozciągał z lekkim wileńskim zaśpiewem. Idą na chama, i przeważnie udaje się, co panie kapitanie? I udało się, tylko trochę za dobrze. Uwaga sierżanta nie była bez znaczenia. Ta granicząca z tupetem pewność, kradzież pierwszego, jaki nawinął się, samochodu, świadczyły o zimnej krwi i zdecydowaniu Galisiaka. A więc nie było nowicjuszem w swoim fachu. Jeśli tak, to nikt z jego kumpli nie powiadomi milicji o tym, że znikł bez wieści. Nawet gdyby wiedział, co się stało i kto był sprawcą morderstwa. Przerzuciłem raz jeszcze raport służbowy w sprawie hotelu. Nic tu nie można było zarzucić, wszystko jasne, logiczne, konkretne, daty, nazwiska, oświadczenia. Było po prostu tak, jak powiedział sierżant, człowiek, który miał tego dnia zginąć od kuli pistoletu, wymeldował się z hotelu, tak jakby z góry zaplanował swój los. Gdzie zatem jego walizki? Dlaczego nie było ich w samochodzie? Zastanówcie się nad tym, sierżancie, powiedziałem. A ja pójdę tymczasem do Orlika. Mam tam coś do załatwienia. Tak jest, obywatelu kapitanie. W Orliku przywitano mnie serdecznie. Właścicielce sympatycznej, tęgiej kobiecie, powiedziałem, kim jestem i co mnie tu sprowadza. Chętnie panu pomogę, uśmiechnęła się trochę drwiąco, ale muszę się przyznać, że niezbyt interesuje się tym, co robią moi goście w przerwach pomiędzy posiłkami. Ale pan Jerzy Wełnicki to znany człowiek, tak? Co pani o nim sądzi? Czy miał tu swoje towarzystwo? To bardzo, bardzo sympatyczny pan, odpowiedziała gospodyni. Tyle ma w sobie wdzięku, gdy stara się zwracać na siebie uwagę, zwłaszcza uwagę kobiet. Jest elegancki, umie się znaleźć. Kobiety to cenią. Oczywiście. Przerwałem ten wątek rozmowy. Nie prowadził donikąd, pozwalał tylko wyjaśnić, co odczuwała na widok aktora pani domu, to wszystko. A czy pan Wełnicki przyjechał tu sam? Tak. Przyjechał swoim samochodem. Trzymał go koło kuchni, na takim maleńkim placyku nie przyjaźnił się z nikim. Chociaż z wszystkimi moimi gośćmi żył w dobrych stosunkach. Znali się, przyjeżdżali od lat. Czy przypomina pani sobie dzień wyjazdu pana Wełnickiego? Oczywiście, proszę pana. To była niedziela, czy zaszło coś szczególnego tego dnia? Nic specjalnego, proszę pana. Zjedliśmy wszyscy śniadanie o normalnej porze, a po śniadaniu pan Wełnicki telefonował, by dowiedzieć się, jaka jest droga do Krakowa, a potem wyjechał. Gdyby nie pan, do dziś nie wiedziałabym, że coś mu się w drodze przytrafiło. Tak pani sądzi, ponieważ interesuje się Wełnickim? Właśnie, uśmiechnęła się sympatycznie. Bo to logiczne. Ktoś wyrządził mu krzywdę? coś w tym rodzaju. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy wszyscy goście, którzy u pani wówczas mieszkali, byli tego dnia na śniadaniu? Dlaczego pan o to pyta? Dla zasady, uśmiechnąłem się. Bo to mnie interesuje. Tak. Wszyscy. Prócz państwa Elickich. Pan Elicki zaziębił się i żona została przy nim. Poprosiła o śniadanie na górę, do pokoju. Czy nikt nie wyszedł z domu przed panem Wełnickim? Nie sądzę. Nie przypominam sobie. Wiem tylko tyle, że kilkoro ludzi wybierało się do Doliny Chochołowskiej na przejażdżkę sankami. Wyjechali? Tak. Może w godzinę po panu Wełnickim. Kto to był? Wymieniła osoby. Widać było, że nie chce nikogo przeoczyć. Było ich raptem 4, 2 pary. Są jeszcze bardzo młodzi, dodała gospodyni. Tak sympatycznie w sobie zakochani. A państwo Eliccy z Krakowa zostali do dziś w pensjonacie. Oni przyjechali tu na dłużej. Nikogo poza nimi już nie ma. Pan Elicki to sława chirurgiczna. Nie uzyskałem zbyt rewelacyjnych informacji. Ale mogłem przynajmniej poznać miejsce, w którym spędza urlop Wełnicki. Z Elickimi porozmawiam. Jeśli są. Czy pozwoli mi pani obejrzeć pokój, który zamieszkiwał pan Wełnicki? Oczywiście. Jest pusty, goście przyjadą za 3 dni. Dziękuję. Zaprowadziła mnie na pierwsze piętro pensjonatu. Był to duży, drewniany dom jednopiętrowy w stylu góralskim. Zbudowany z szerokich bali smrekowych, uszczelnionych złocistymi warkoczami z wiórów, pachniał lasem, świeżym drzewem, ściętym dopiero co przez drwali. Schody skrzypiały po domowemu, lekko i przyjemnie, szło się nimi po samodziałowym chodniku. W narożnikach korytarza gliniane wasony z zasuszonymi kwiatami. Przytulnie, ciepło, swojsko. Nie dziwiłem się Wełnickiemu, że przyjeżdża tu co roku na święta. Pokój, który zajmował, był przestronny, z dużym oknem wychodzącym w stronę Giewontu. Po środku, głowami do ściany, stały 2 tapczany zsunięte z sobą, jak dla małżeństwa. 2 stoliczki nocne, na jednym radio, w rogu, za zasłoną zwisającą od sufitu, umywalnia, na podłodze dywan. Czy państwo Eliccy są osiągalni? Zapytałem. Gospodyni spojrzała na mnie nieco zdziwiona, ale zaraz odpowiedziała. Tak. Wspomniałam już o tym. Jeśli nie wyszli ze swego pokoju, poproszę ich tu, do jadalni. Może najpierw pana Elickiego. Jak pan woli. Czekałem, zastanawiając się nad tym, o co zapytam tego człowieka. Ciekawiła mnie bowiem nie tylko osoba zabitego, lecz również i to, czego się jeszcze dowiem o Jerzym Wełnickim. Bo w końcu wszystko może się wydarzyć. W każdym razie ewentualnie ważniejsze informacje na jego temat mogły w jakiś sposób wyjaśnić powody niekonwencjonalnego postępowania Wełnickiego. Rozdział 4. W progu zobaczyłem starszego pana. Miał siwe, gęste włosy, ogorzałą twarz i wygląd, który nie pozwalał domyślić się wieku. Człowiek o takiej prezencji mógł liczyć zarówno 50, jak i 60 lat. Zdawało mi się, że dostrzegłem w jego zachowaniu pewien rodzaj niepokoju. Stanął przede mną wyprostowany, przedstawił się i zapytał: co pana do mnie sprowadza? Przez chwilę milczałem. Chirurg zdążył opanować początkowy niepokój i uprzejmie czekał na odpowiedź. Udzieliłem mu jej w takim zakresie, w jakim uznałem to za konieczne. Wspomniałem więc o Jerzym Wełnickim, że mnie jego osoba ciekawi, o samochodzie, który mu ukradli. Nic o zabójstwie. Chce pan wiedzieć, co sądzę o Wełnickim? Dla zyskania na czasie powtórzył pytanie. Zdawało mi się, że po mojej informacji powróciło do niego poczucie pewności siebie. Czyżbym powinien spytać o coś innego? Jest aktorem, powiedział, jakby to wyjaśniało wszystko. Wiem, kiwnąłem głową. Nawet i to zagrał, chirurg mówił z tłumioną nieco pasją. Przecież powinien był wrócić do Orlika, gdy mu ten wóz skradli. Ale on nie postępuje jak zwykli śmiertelnicy. Skoro raz zagrał wyjście, nie chciał go już powtarzać przed tą samą publicznością. Zdziwiła mnie jego niezbyt skrywana niechęć do Wełnickiego. Pan go nie darzy sympatią? Zapytałem. Ależ skąd? Żachnął się. Po prostu nie rozumiem, dlaczego się tak zachował. To jedyny powód. Jakiż miałbym inny? Lekarz poruszył ramionami. Właśnie chciałbym wiedzieć. Dlaczego? Dla mnie to bardzo ważne, odparłem. To ja miałem tu zadawać pytania, nie chirurg, ale musiałem zgodzić się na współpartnerstwo w rozmowie, jeśli chciałem uzyskać jakieś informacje. Nie prowadziłem przecież formalnego przesłuchania. No więc tak, Elicki spojrzał w bok. Niezbyt lubię tego człowieka. Jest sztuczny, nienaturalny, przesadnie elegancki, ugrzeczniony. Kultura współżycia, ciągnął chirurg, nakazuje nie narzucać nikomu swej obecności, nie akcentować własnej ważności. A tymczasem... Elicki machnął ręką. Nie czuję jednak aż takiej niechęci do niego, jak mógłby pan sądzić, dodał. Ale nie przepadam za nim. Reszty proszę wziąć na karp mego zdenerwowania. Zaskoczył mnie pan swoją wizytą. Nic pan nie ma do dodania, panie doktorze? Nic, odparł. To już wszystko. Elicki był zniecierpliwiony. Tak. Ale chciałbym jeszcze zamienić kilka słów z pańską małżonką. Czy to konieczne? Proszę o to. Zaraz tu będzie, powiedział i zniknął, skłoniwszy się w sposób dystyngowany. Pani Elicka była o wiele młodsza od męża. Nie przekroczyła chyba 40. Miała sympatyczną twarz, która może się podobać. Boże, jakie to dziwne i ciekawe, mówiła schodząc z półpiętra. Pan z milicji do mnie, ale do mnie jako świadka, mam nadzieję. Dzień dobry pani. Witam. Mąż mówił, że pan interesuje się Jerzym Wełnickim. Otóż, jeśli o mnie chodzi. Proszę usiąść, usiłowałem przerwać ten potok słów, jednak bezskutecznie. Otóż jeśli chodzi o mnie, to uważam pana Wełnickiego za niezwykle uroczego mężczyznę i znakomitego aktora. Jego sukcesy są owocem jego talentu, mówiła z zachwytem. Wiele dałabym za to, żeby... Tu przerwała i spojrzała na mnie. Co mąż mówił panu o Jerzym? Zapytała nieoczekiwanie. Niezbyt go lubi, odparłem zgodnie z prawdą. No tak, tego można się było spodziewać. Po prostu zwykła męska zazdrość. Ale nie daje mu żadnego powodu. A już całkowitym absurdem jest posądzać mnie o to, że... Zatrzymała się na moment. Rozsądek ostrzegł ją, że nie powinna za dużo mówić. Że co? Zapytałem czym prędzej. A nie wykorzysta pan tego? Jeśli to nie wyznanie zbrodni. Usiłowałem zażartować. Mąż posądza mnie o to, że podkochuje się w Jerzym Wełnickim. To nonsens. Kocham tylko swego męża. A Jerzego lubię. Po prostu. Nawet niezależnie od tego, że Jerzy. Przerwała znowu, tym razem jakby chciała ukryć coś ważnego. Słucham panią. Proszę śmielej mówić. On jest trochę dziwny. Co mam przez to rozumieć? Popatrzyła na mnie oczyma, które okazały się nagle niezwykle rozumne. Nic złego, odparła. Tylko to, że Jerzy nie kocha mnie. Sam mi to wyznał. W żartach oczywiście. Jest zaangażowany uczuciowo gdzie indziej. Teraz rozumiałem niechęć doktora Elickiego, nawet więcej, solidaryzowałem się z nim. Mieć żonę, która bez skrupułów wyznaje swe uczucia drugiemu mężczyźnie, choćby nawet w półżartach. Czy to nie oznacza, że pan Wełnicki po prostu kochał inną kobietę? Nie, odparła gwałtownie. On powiedział, że kocha scenę, że scena jest egoistyczna i wymaga od niego oddania się całym sercem. Głupia gęś, jeśli wzięła te słowa starego łgarza na serio. Albo mądra, dojrzała kobieta, która przyjęła piękne wyjaśnienie bez obrazy, po prostu, traktując je jako poetycki wykręt. Każdy, kto zetknął się z panem Wełnickim, ulegał jego urokowi. No, może prawie każdy, dodała mając zapewne na myśli swego męża. Nawet całkowicie obcy mu ludzie. Odwiedził nas tu bratanek męża. Też medyk, leczy, zamyśliła się. I cóż z tym bratankiem, chciałem podtrzymać rozmowę. Nic. Po prostu nic, odparła z pewnym roztargnieniem. On także był pełen podziwu dla pana Wełnickiego. A w moim mężu wzbudza przede wszystkim niechęć. Widzi pan, nawet bratanek denerwuje mego męża. Zależało jej na tym, aby miał dobrą opinię o Wełnickim. To wszystko jest dziwne i poplątane, powiedziała cicho, jakby kończąc rozmowę. Nic złego pan tu nie znajdzie. Po prostu trochę mojej sympatii i naturalnej niechęci mego zazdrosnego męża. Najlepsi nie są od niej wolni. To chyba pan rozumie, prawda? A więc jednak myślała dobrze o swym mężu. Dziękuję pani za szczerą rozmowę. To nic, odparła, ale tak, jakby myślała o czymś innym. A co złego stało się panu Wełnickiemu? Jemu nic. Ukradziono mu wóz. A w tym wozie znaleźliśmy martwego mężczyznę. Wobec tej kobiety zdecydowałem się na szczerość. O Boże, wykrzyknęła. To okropne. Ale mam nadzieję, że pan Wełnicki nie ma żadnego związku z tą śmiercią? Sądzę, że nie, odparłem kończąc rozmowę z Elicką. Sam się sobie dziwiłem, że uległem urokowi tej kobiety. Przez chwilę jeszcze po jej odejściu siedziałem w tej jadalni, odpoczywając jak po ciężkiej pracy. Postać Jerzego Wełnickiego rysowała mi się coraz wyraziściej, ale jakby rozdwojona, tak jak w rozregulowanym telewizorze. Chirurg widział w nim człowieka małego, który bardziej dbał o efekt niż o prawdę, przy czym starszy pan był zazdrosny o żonę. I czegoś się bał. Może właśnie tego, że ja coś o tym wiem? Dla Elickiej zaś aktor był człowiekiem odbiegającym od przeciętności, ciekawszym, mądrzejszym, bardziej interesującym. Kochała go, czy prowadziła z nim niewinny flirt? Mniejsza o to, wszystko razem nie miało bowiem wpływu na wyjaśnienie przyczyn i przebiegu morderstwa w samochodzie. Wiadomości o istnieniu bratanka Elickich, jak i o zazdrości starszego pana okazały się mało istotne. Postanowiłem odetchnąć świeżym powietrzem. Wyszedłem z tego domu nie żegnając nikogo. Na drodze wiodącej do Kasprowego obejrzałem mostek i miejsce, w którym zapewne stał wóz, nim go ukradziono. Stąd nie można zobaczyć nikogo, kto szedł do Orlika. Rozdział 5. Siedzieliśmy wraz z Popielasem w moim pokoju, analizując zebrane fakty, gdy zadzwonił telefon. Kapitan Westler, rzuciłem do słuchawki. To dobrze, odezwał się głos tatka Kareckiego. Przyjeżdżaj. Dlaczego? Zjawił się gość z ogłoszenia. Nie rozumiem. Opublikowałeś fotografię tego faceta, tak czy nie? Zdenerwował się mój rozmówca. Jasne. No to cześć. Gdy powiedziałem chorążemu, kto i po co dzwonił, natychmiast był gotów pojechać ze mną. Trochę czasu minęło, nim zdobyliśmy służbowy samochód. Sprawa była pilna, ten gość mógł sobie pójść. Kierowca jednak szybko odwiózł nas na miejsce. U Kareckiego, w małym pokoiku z oknami wychodzącymi na podwórze, cichym i przytulnym, siedział młody mężczyzna. Jesteś, powiedział Tadek. Ale dlaczego we dwóch? Z ciekawości, odparł Popielas za mnie. To ten pan, Karecki wskazał ręką na owego młodego człowieka. Jesteśmy z milicji, powiedziałem tak, jakby tego nie było widać na pierwszy rzut oka. Mężczyzna nie był zaskoczony. Czy znał pan człowieka, którego fotografię zamieściła gazeta? Milcząc, skinął potakująco głową. Kim pan jest? Jak się pan nazywa? Walczak, Antoni. Mówią na mnie Tewek. A tego człowieka na fotografii, patrzyłem mu uważnie w oczy, czy pan dokładnie rozpoznał? Czy jest pan pewny, że pan go zna? Kiwnął znowu głową. Twarz miał jak martwą. Przez chwilę nie rozumiałem, dlaczego robi takie wrażenie, dopóki nie uświadomiłem sobie, że chłopak miał niemal nieruchomą górną wargę. Kto to jest? Fotos. Zdębieliśmy. Najgłupszy wyraz twarzy miał Tadek Karecki. Jedynie Paweł Popielas nie dał się wyprowadzić z równowagi. To pseudo. A nazwisko? Zbigniew Elicki. Drgnąłem. Nazwisko nie było mi obce. I w tym momencie przypomniałem sobie docenta Elickiego. A co on robił, z czego żył? Fotografował na Starym Mieście. Zrozumiałe więc, skąd ten pseudonim. Od rodzaju zajęcia. Jego adres? Gdzie mieszkał? Walczak podał dane. Paweł zapisywał. Ja patrzyłem na tę twarz, która niczego na pozór nie wyrażała. Co z Fotosem? Zapytał. Przyjrzałem mu się bliżej. Mimo iż trzymał, że bał się o przyjaciela. Przyjaciela? Znajomego? Czy Fotos żyje? Jego głos był pełen lęku. Tak mi się przynajmniej wydawało. Myślałem o tym, że nic przecież nie wiemy o Tewku. Dane personalne, adres, jasne. Ale reszta? Co łączyło pana ze Zbigniewem Elickim? Odpowiedziałem pytaniem. Mnie? Skąd ta znajomość? Powtórzyłem. Urodziliśmy się w jednej kamienicy, na Pradze. On był starszy, powiedziałem. Rok może. No to co? Kolegowaliśmy się, pan wie. To wszystko? Nie, odparł po chwili wahania Tewek. Robiłem dla niego. Co to znaczy? Wywoływałem zdjęcia. Albo sam fotografowałem, jak nie miał czasu. Łapało się facetów na celownik, zanim się spostrzegli, dawało kwitek i pokrzyku. Albo jeździliśmy na wesela pod Warszawę. No, wie pan. Był pan pomocnikiem fotografa, zaczął pytać Paweł Popielas. Przecież mówię. Czy Elicki był zarejestrowany jako rzemieślnik? Płacił podatek? Chyba był, odparł. Mało go to wzruszało. A pan? Robiłem dla niego, powtórzył. Dlatego, że panu płacił, czy dlatego, że prosił pana o to? Młody człowiek milczał. Patrzał na nas z bezgranicznym zdziwieniem. Robiłem, bo Fotos chciał, żebym robił. Dawał panu coś za to? Dawał. Jak mi było potrzeba. Popielas spojrzał na mnie. Zrozumiałem chyba jego intencje, chciał mi dowieść, że pomocnik fotografa jest mało rozgarniętym facetem, wyzyskiwanym przez Elickiego, że niewiele warte są jego zeznania i że tracimy czas siedząc tutaj w redakcji. Co z Fotosem? Powtórzył pytanie Tewek. Nie żyje, odparłem, nie owijając już teraz sprawy w bawełnę. Walczak zesztywniał. Krew odpłynęła mu z twarzy, dłonie zacisnął w pięści. Na śmierć? Zapytał niezbyt rozumnie. Nie żyje, powtórzyłem. Wyglądał jak ktoś, kto dostał obuchem w łeb, ale równocześnie usiłuje ukryć wrażenie, jakie uczynił na nim ten cios. Czynił to niezdarnie, po prostu był człowiekiem prymitywnym i nie potrafił zagrać innej roli prócz samego siebie. Zdziwił mnie ten stan wzburzenia. Bał się czegoś, czy tylko żałował człowieka. Czy panowie już coś wiedzą? Zapytał. O co panu chodzi? Zdziwiłem się. No, czy znacie tego, co zabił Fotosa? Będziemy go mieli. Trzeba go złapać. Musi być sąd, powiedział Tewek, jakby chciał nas namówić do szybkiego działania albo może przekonać samego siebie, że nikt nie umknie sprawiedliwości. Obserwowałem chłopca uważnie. Budził litość swoim ograniczeniem i jakąś niepewnością w ruchach, sposobie mówienia. Był godny współczucia. Przejął się tym wszystkim. Chce nam pan coś jeszcze powiedzieć? Zapytałem. Popatrzył na mnie, zagryzł wargi, z trudem udało mu się pohamować łzy, mówię, z trudem, bo jedna spłynęła mu wzdłuż policzka. Chorąży, który dotychczas tylko się przysłuchiwał rozmowie, teraz dopiero wkroczył do akcji. Proszę o pański dowód osobisty. A co do tego, czy złapiemy zabójcę, spojrzał na chłopaka, a co do tego, czy będziemy go mieli, daję panu słowo, że uda się nam go złapać. Popielas spisał personalia Tewka. Walczak milczał. Opuścił głowę. Odniosłem wrażenie, że ten mało rozgarnięty młody mężczyzna przeżywał silniej śmierć chlebodawcy, niż można było oczekiwać. Musiały ich łączyć więzy przyjaźni. Zdaniem Popielasa, Fotos wyzyskiwał Tewka. Kazał mu na siebie pracować, nie płacił stałej pensji. Może krzywdziłem pamięć zamordowanego człowieka, ale wszystko, co usłyszałem podczas rozmowy z Tewkiem, było dla mnie jeszcze jednym powodem niechęci do Elickiego. Poprosimy pana do siebie, panie Walczak, powiedziałem głosem trochę może ostrzejszym niż należało, pod wpływem tych myśli. Dlaczego? Ja już wszystko powiedziałem. To musi być urzędowo spisane. Pan nam opowiedział wszystko, ale musimy jeszcze raz usłyszeć to od pana. Nigdy pan nie był na milicji? Zapytał Paweł. Nie, odparł Tewek. Do zobaczenia, może pan już iść do domu, powiedziałem. Wstał z krzesła, ukłonił się w milczeniu i wyszedł lekko przygarbiony. Rozdział 6. Kawalerkę Fotosa otworzył nasz specjalista. Trwało to krótko. Zwykła dla niego rzecz. Wnętrze kawalerki zaskoczyło nas. Meble były standardowe, dywan tani, a tym, co rzucało się tu w oczy, były fotografie rozwieszone na ścianach. Przeważały portrety, ale było także kilka ładnych, choć banalnych ujęć kwiatów, jakiś liść z perełkami rosy. Mniejsza o gust, ale już na pierwszy rzut oka można było zorientować się, jakie zainteresowania miał właściciel. Dopełniał całości barek wbudowany w regały, pełen nie tylko krajowych wódek, oraz stoliki, na których umieszczone były magnetofon, radio, telewizor. Ta przeciętność była w sumie kosztowna. W kącie pokoju stał pretensjonalny, barwny parawan. Wyraźnie odcinał się od reszty mebli, może dlatego właściciel wstawił go pomiędzy drzwiami wejściowymi a szafą, aby mniej rzucał się w oczy. Facet był nadziany, powiedział Paweł, podczas gdy ekipa techniczna zaczęła sprawnie przeszukiwać pokój. Kawalerkę Fotos miał niezłą, 20, a może więcej metrów kwadratowych, w przedpokoju wnęka z kuchenką gazową, do tego ubikacja i łazienka, maleńka co prawda, ale przecież była. Służyła również jako ciemnia. Czego właściwie szukamy? Zapytał jeden z moich chłopaków. Paweł spojrzał na niego, potem na mnie. Nie wiem, odparłem. Sam nie wiem. Szukajcie wszystkiego, co może was zaskoczyć albo wyda się podejrzane. Szukajcie pieniędzy albo czegoś, co wskaże nam na źródło utrzymania faceta. Myślałem, że chodzi ci o wyjaśnienie przyczyn, dla których ktoś go zabił. Chorąży nawet nie udawał, że go to dziwi. A ty szukasz dowodów przeciwko niemu. Wszyscy pracowali w milczeniu. Wyjmowali coś tam z szuflady albo z półek, a potem kładli na poprzednie miejsce, starannie i delikatnie, aby odtworzyć porządek, jaki panował tu przedtem. Jak powiedziałem, w łazience Fotos założył małe laboratorium fotograficzne. W sposób przemyślny wykorzystując maleńką przestrzeń umocował na ścianie powiększalnik, a także składany stół. Szafka pod sufitem mieściła kuwety, zestaw specyfików chemicznych. Lampa miała czerwoną żarówkę. Wszystko wyglądało trochę niesamowicie w jej świetle. Kapitanie, usłyszałem głos Popielasa. Pozwól do nas. Musieli widocznie coś tam znaleźć. Patrz, powiedział chorąży. Popatrz sobie. Fotograf robił właśnie zdjęcie małej stalowej skrzyneczki, przyśrubowanej wewnątrz szafy do jej dna. Sądzisz, że ktoś się włamał? Nie. Ale może otwierał to ten, kto nie miał prawa. Czym? Jeśli o to chodzi, powiedział milicjant, który stał właśnie nad rodzajem sekretarzyka, mieszczącego się w regale, to mogę coś pokazać. Podniósł dłoń, a w niej pęk kluczy, i takie płaskie jak do drzwi, i kilka małych, do szuflad, może również do tego pudełka. Właśnie znalazłem. Leżały sobie na wierzchu. Wziąłem ten pęczek do ręki. Spróbowałem, który klucz nadaje się do drzwi wejściowych. Jeden pasował. Próbowałem po kolei, którym można otworzyć tajemniczą skrzynkę z grubej blachy. Znalazłem. Przejrzyj ją, Pawle, powiedziałem. A swoją drogą, to dziwne. Czym Fotos zamknął drzwi, jak wyjeżdżał? Może miał zapasowe? To gdzie się podziały? Sprawdzimy, rzuciłem od niechcenia. Łatwo powiedzieć. Paweł wyjmował i podawał jednemu z milicjantów to, co było w pudełku. Milicjant układał na stoliku po kolei dwie książeczki PKO, trochę banknotów dolarowych, które szybko zliczył, było ich 100. Na koniec 5 białych kopert. Wziąłem do ręki pierwszą kopertę. Wewnątrz znajdowała się fotografia formatu pocztówkowego i klatka filmu. Rzuciłem okiem na zdjęcie. Zdębiałem. Przedstawiało mężczyznę i kobietę w sytuacji i stroju, które nie pozostawiały żadnych złudzeń co do ich istoty. W następnych kopertach to samo. Fotografie nie nosiły charakteru artystycznego. Odcinki filmu pozwalały na robienie odbitek. Podałem fotografię Popielasowi. Obejrzał je i pokiwał głową. Potem przyjrzał się im jeszcze raz dokładniej. Wełnickiego tutaj nie ma, powiedział Popielas. Wełnickiego? Co tu miał do rzeczy Wełnicki? Dopiero po chwili zorientowałem się, że Paweł Popielas wypowiedział to, czego od dawna się spodziewałem. Że coś łączy fotografa i aktora. To przecież jego samochód był miejscem śmierci Fotosa. Przypadek? Nie ma go, powtórzyłem. Nie może być. Chyba się nie znali. Jak właściciel może znać złodzieja swego samochodu? Są takie sprawy, które i najmądrzejszego wprawią w osłupienie, stwierdził sentencjonalnie chorąży. A co byś powiedział, gdyby wśród tych zdjęć, mimo wszystko, znalazło się jedno z Wełnickim? Ale się nie znalazło. Fotos chyba sam tych obrazków nie robił. Paweł zrobił unik. Do tego był mu potrzebny pomocnik, ktoś musi operować światłem. Chyba znamy tego pomocnika, powiedziałem. W sposób automatyczny, bez żadnych naszych zabiegów, nasuwał się na myśl oczywiście Tewek. A te książeczki widziałeś? Zapytał. co? Na jednej jest 50 000, na drugiej 80. Razem 130. Nie może być, zdziwiłem się. Aż tyle? Miał dojnie krowy ten gość. I doił je skutecznie. Żaden z nich nie zjawił się nigdy na milicji. Wystarczyłoby, żeby zameldowali o szantażu i byłoby po wszystkim. Nikt z nich nie przyjdzie do nas. I nikomu nic nie powie. Bo to pewnie faceci z pozycją i żonaci. Ale człowiek powinien się ratować, nie uważasz? Jeden z nich właśnie usiłował się ratować, powiedział Popielas z powagą w głosie. I załatwił Fotosa. Fantazjujesz. Volvo jednak należało do niego, przypomniał Paweł. Fotos mu je ukradł. Niech to jasny gwint, zdenerwował się chorąży. Nic tu się nie zgadza. Rozejrzeliśmy się raz jeszcze po całym pokoju. Paweł podszedł do oprawnych w szkło fotogramów i przyjrzał się im uważnie. Ty, popatrz, pokazał mi fragment twarzy aktora, który ucharakteryzowany był na Otella. Skąd Fotos do takich rzeczy? Starał się. A nikogo ci to nie przypomina? Nikt ci na myśl nie przychodzi? Nie, odparłem bez wahania. Nie zgrywaj się, kapitanie. Sam też byś to zauważył. Dobra, mruknąłem. Paweł wiedział, co mnie najbardziej zabolało, że mnie ubiegł. Rozdział 7. Anna Rozbicka nie była dla mnie kobietą z krwi i kości, ale jakby ideą kobiety, jej symbolem. Widywałem śpiewaczkę na scenie. Miała piękny głos. Słyszałem go wielokroć przez radio. Dlaczego poszedłem do niej? Jaki miałem powód, że postanowiłem raz jeszcze porozmawiać ze śpiewaczką? Przecież Paweł wysłuchał już jej zeznań, nic w nich nie budziło wątpliwości ani też nie dało się podważyć. Potwierdziła, że Jerzy Wełnicki jechał razem z nią w zakopiańskim pociągu do Warszawy owego dnia właśnie, kiedy to ukradziono mu samochód. I tyle. Teraz jednak chciałem jeszcze wiedzieć, czy śpiewaczka znała prawdziwą przyczynę, która sprawiła, że interesowaliśmy się aktorem. Może on sam wspomniał jej o morderstwie? Nazajutrz z uzyskanej informacji od Popielasa, że Rozbicka nie wyparła się wspólnej podróży z aktorem, zainteresowałem się rozkładem jazdy. Przyjrzałem się bowiem dokładnie mapie tej części Polski, by przekonać się, że Nowy Targ, a zwłaszcza Chabówka, leżą całkiem niedaleko Obidowej. Przestudiowałem więc dokładnie rozkład kolejowy i autobusowy, odnotowałem połączenia z Warszawą. Rozmawiałem także z dyspozytorem kolei i PKS, musiałem bowiem wiedzieć wszystko, co działo się na tych liniach w dniu, w którym zamordowano Fotosa, jakie pociągi i autobusy rzeczywiście, odparłem. Nasłuchałem się. I co pan wie? Że niegdyś, na prowincji, byliście parą małżeńską. To niemal prawda. Żyliśmy ze sobą, wyznała po prostu. Długo? Kilka lat. A ta osoba, dla której pan Wełnicki odszedł, rzuciłem nagle, bez ostrzeżenia, to była oczywiście kobieta młodsza od pani? Tancerka. To było już dość dawno temu. 10 lat. Zaraz po naszym przyjeździe do stolicy. Dziwiłem się Wełnickiemu. Ta kobieta do dziś mogła się podobać. W Zakopanem państwo byliście razem? Z kim? Z panem Wełnickim. Nie. Pan wie przecież, że mieszkaliśmy osobno. Nawet nie przypuszczałam, że tam był. Dopiero w pociągu. Tak, zapomniałem. Przecież to sprawdziliśmy, wyznałem z całą świadomością. A także to, że pan Wełnicki z nikim nie mieszkał, przebywał sam w pensjonacie. Dlaczego pan mi to mówi? Zapytała cicho. Tak sobie. Spodziewa się pan, że w zamian za tę informację teraz ja udzielę panu takiej, która jest tego warta? Niczego się nie spodziewam. Myślałem tylko, że państwo znów zbliżyli się do siebie, powiedziałem niezbyt głośno. Muszę znać prawdę, aby uwierzyć w alibi pana Wełnickiego. Przecież on był w pociągu. Ale gdzie wsiadł? Zapytałem wreszcie. W Nowym Targu? W Chabówce? Czy w Zakopanem? Pan jest strasznym człowiekiem. Pan zapewne w każdym widzi przestępcę. Nie, proszę pani, odparłem łagodnie. Nie w każdym. A we mnie? Zapytała prowokacyjnie. Wykonuję tylko swój obowiązek. Ach tak. Dlatego pytam panią o te szczegóły, ponieważ Jerzy Wełnicki mógł teoretycznie dokonać zbrodni spóźniłej się, a które były w zgodzie z wyznaczonym czasem. Pociąg z Zakopanego miał półgodzinne opóźnienie. Całe 30 minut. To wystarczy, aby człowiek dobrnął spod Obidowej piechotą do Chabówki i tam mógł złapać pośpieszny. Fakt ten wyjaśniał, w jaki sposób Jerzy Wełnicki uciekł z miejsca zbrodni, jeśli to on jej dokonał. A więc chciałem sprawdzić, czy słusznie podejrzewam Jerzego Wełnickiego o morderstwo, a Rozbicką o próbę gmatwania śledztwa. Bo oparłem się już na hipotezie wcale nieźle wyjaśniającej kilka problemów, hipotezie spójnej i klarownej. Wełnicki zabił, doszedł do Chabówki lub dojechał jakimś sposobem do Nowego Targu, wsiadł do pociągu, w którym spotkał Rozbicką, poprosił, aby zaświadczyła, gdy zajdzie tego potrzeba, że jechała z nim z Zakopanego, i to wszystko. Siedzę więc na brzegu miękkiego fotela, notatnik położyłem na stoliczku, magnetofon uruchomiłem udając, że szukam w kieszeni papierosów. Czy u pani wolno palić? Zapytałem, trzymając wyciągnięte pudełko w dłoni, ale tak, jakbym w każdej chwili gotów był go schować. Proszę bardzo. I proszę, niechże pan pyta, powiedziała Rozbicką. Wolę słuchać, odparłem z całą premedytacją. To, co powiem, zamyka się w kilku zdaniach, zaczęła po chwili wahania. Mówiłam już o tym pańskiemu koledze. Otóż w interesującym was dniu wracałam z Zakopanego. Razem z panem Jerzym Wełnickim. Nie mylę go z nikim. Znam go jak mało kto. Zajmowaliśmy ten sam przedział. On i ja wysiedliśmy w Warszawie. To wszystko. Wystarczy? Nie, odparłem. Dlaczego? Zdziwiła się. Przecież nie kłamie. Milczałem. Znam go jak mało kto. Anna Maria Rozbicką wyznała mi o to, że stosunki pomiędzy nią a Jerzym Wełnickim są lub były zażyłe. Przyjaźni się pani z panem Wełnickim? Tak, proszę pana. Spojrzała na mnie w tym momencie z takim błyskiem inteligencji w źrenicach, że pojąłem. Ona dobrze wie, w jakim celu przyszedłem tutaj. Pan się gdzieś nasłuchał jakichś bredni o mnie, panie kapitanie. Uśmiechnęła się samymi wargami. Tylko dlatego? Tak. To znaczy, że nie uwierzył pan moim zeznaniom? Brak w nich pewnego ważnego szczegółu, odparłem. Jak dotąd nie powiedziała pani jasno i dokładnie, czy Jerzy Wełnicki wsiadł do przedziału w Zakopanem, czy na innej stacji. To jest bardzo ważne. Rozumiem pana. Chcę także wiedzieć, czy Wełnicki namawiał panią do fałszywych zeznań. W sprawie pierwszej, mówiła z tajoną pasją, to znaczy odpowiadając na pańskie pytanie, czy Jerzy Wełnicki wsiadł w Zakopanem, czy gdzie indziej, zeznaję, że tego nie zauważyłam. Widziała go więc pani dopiero w pociągu? Tak. Zaraz po odjeździe z Zakopanego? Tego właśnie dokładnie nie pamiętam, mówiła z pewnym wysiłkiem. To mogło być w kilka minut po tym. Czytałam książkę. Jaką? Miłość i pedagogika Miguela de Unamuno. Hiszpan. Wiem. Modne. Tak. Przeczytałam kilka stron. Może 5. Ale nie wiem, jak długo to trwało, ponieważ myślałam przy tym o różnych sprawach. Tak, tyle w tej kwestii. Nie może więc pani określić jasno, czy do spotkania doszło przed przyjazdem do Nowego Targu czy później. Nie. Ale wydaje mi się, że stało się to przedtem. Gdzie? Przed Nowym Targiem, odparła zniecierpliwiona. A więc, punkt pierwszy został niemal wyjaśniony, powiedziałem. Bo 5 stron można czytać 5 minut albo i godzinę, przyzna pani, prawda? Milczała. A jeśli chodzi o punkt drugi? Czy mnie namawiał? Nie, nie namawiał mnie do niczego. Po prostu wszedł do przedziału i powiedział, jakże się cieszę, Anno, że odbędziemy razem tę podróż do Warszawy. Co jeszcze powiedział? Niewiele. Że był w Zakopanem, mieszkał, jak zwykle, w Orliku. A o kradzieży swego samochodu? Wspomniał o tym tak jakoś lekko, jakby to dotyczyło kogoś obcego. Wyjaśnił, że wolał wrócić pociągiem i w stolicy zameldować o wszystkim milicji, niż tracić czas w Zakopanem. Uwierzyła mu pani? Uwierzyłam mu. Znałam go doskonale. On zawsze był ekstrawagancki. Rozumiem. Co jeszcze chce pan wiedzieć? Pozostał punkt trzeci. Czy pani kłamie? To pytanie było niesłychanie obraźliwe, ale przecież ona i tak powinna oczekiwać, że będziemy sprawdzali każde słowo. Wszakże zazwyczaj nie stawia się wprost takich pytań. Byłem świadom, że jest to konieczne, gdyż wiedziałem, że więzi miłosne, łączące kiedyś Jerzego Wełnickiego z Anną Rozbicką, istniały. To był fakt. Czy kłamie? Powtórzyła. Oczywiście, że nie. Nie powinien pan stawiać tego pytania. Dlaczego? Bo każda odpowiedź jest dla pana zła. Jak mam to rozumieć? Zapytałem. A to już pańska sprawa, odparła uśmiechając się. Ale wyjaśnię. Jeśli kłamie, zbrodniarz wymyka się panu z rąk. A jeśli mówię prawdę, tym bardziej. Teraz już rozumiem. Cieszę się. A wie pani, powiedziałem wstając, co uderzyło mnie w rozmowie z panią? Co? Zaciekawiła się Rozbicka. Że zapamiętała pani tytuł i autora książki oraz liczbę stronic, które pani przeczytała, a nie może sobie pani przypomnieć, kiedy wsiadł do pociągu pan Jerzy Wełnicki. Nie rozumiem. Śpiewaczka patrzyła mi w oczy bez zmrużenia powiek. Sądzę, że pani dobrze wie, kiedy pan Wełnicki wszedł do przedziału. I co z tego? To, że fakt ten miał miejsce za Nowym Targiem, a może nawet Chabówką. Tak pan sądzi? Wymyśliła pani tę książkę, łaskawa pani, prawda? Pan jest brutalny, powiedziała oschle. Nie podoba mi się pan ani pańskie sposoby, ani też to, że Jerzy wplątał mnie w jakąś idiotyczną aferę. Proszę powiedzieć prawdę. Kiedy więc wszedł pan Wełnicki? Nie pamiętam. Nie wiem, kiedy wszedł do przedziału. Po prostu nie wiem. Powtórzyłam panu to, co usłyszałam od niego. Powiedział tylko, że wsiadł do pociągu w Zakopanem i że przeszedł się wzdłuż wszystkich wagonów zobaczyć, czy nie ma kogoś znajomego. I właśnie spotkał mnie. Tylko tyle? Tyle. A pani uznała, że pewnie wsiadł przed chwilą? Tak, myślałam, że dopiero co ruszyliśmy ze stacji. Której? Ba, żebym to ja była tego pewna. Mogło być Zakopane albo Nowy Targ, a nawet Chabówka. Nic nie wiem i niczego nie pamiętam. Dlaczego dopiero teraz pani mi to mówi? Zapytałem sucho. Byłem napięty, czujny. Dlaczego zmieniła pani zeznanie? To było zeznanie, zdziwiła się. Przecież nie ma pan protokołu, niczego też nie podpisałam. Po prostu zwykła rozmowa. Tak, rozumiem. Zawsze w życiu usiłowałam go bronić, powiedziała z goryczą. I teraz także, mimo że już do mnie nie należy. Ale nie wyszło. Patrzyła na mnie tak, jakby bolała nie nad tym, że obrona się nie udała, tylko że Wełnicki przestał być jej własnością. Dziękuję pani. Bardzo to pożyteczna była dla mnie rozmowa. Pożyteczna? Tak. Za jednym zamachem poznałem taką znakomitość, jak pani. I znalazłem chyba winnego morderstwa. Dzięki mnie? Tak. Dzięki pani, odparłem sucho i okrutnie. Alibi Jerzego Wełnickiego wzięło w łeb. On nie wysiadł do pociągu w Zakopanem. To pewne. Rozbicka nie potwierdziła tego faktu. Mówiła prawdę. Chyba, że chciała skorzystać z okazji i podrzucić mi Wełnickiego, abym rozliczył się z nim w jej imieniu za sprawki, których mu nie wybaczyła nigdy. Kiedy mówiła prawdę, a kiedy kłamała. Prawdę usłyszałem na końcu. Reszta nie ma znaczenia. Wełnicki po prostu kręci, pragnie ukryć to, co go obciąża. Aktor mógł dokonać zbrodni, poszlaki na to wskazują. Brak tylko ostatecznych dowodów. Ale ja je będę miał, jeśli tylko istnieją. Rozdział 8. Tewek potwierdził tożsamość Elickiego, powiedział Paweł. Po coś go ciągnął do kostnicy, zdenerwowałem się. Wiesz, że tak trzeba. Wiem. Żałowałem chłopaka. Wyglądał na takiego, który zbyt szybko do przodu nie poszedł. Sądzę, że dlatego Fotos mógł go trzymać przy sobie i wykorzystywać, bo Tewek był bezradny, może nawet ufny, jeśli to w ogóle możliwe w jego sytuacji. Co jeszcze? Zapytałem, widząc, że Popielas ani myśli zostawić mnie w spokoju. Otóż ten gość, co to zrobił, siedział z tyłu za Fotosem. Wykazały to dokładniejsze badania samochodu. Było tam trochę śniegu i kilka mikrośladów. Znają rodzaj materiału, z jakiego miał spodnie, jeśli to cię interesuje. Poza tym... Co poza tym, wtrąciłem, gdyż Popielas zawiesił głos. Chciał podkreślić wagę swych słów. Poza tym można przyjąć, że koło Fotosa też ktoś siedział. Słuchałem w milczeniu, zatem nie dwóch, lecz trzech ludzi znajdowało się wtedy w aucie, gdy padł śmiertelny strzał. Dla nas więcej roboty. Powiedz, co z facetami z fotografii, burknąłem. Paweł grał mi dziś na nerwach, byłem zmęczony, nie chciało mi się żartować ani wysłuchiwać jego zaczepek. Popielas również nie był w najlepszym nastroju. Pogoda deszczowa i wietrzna każdego może wyprowadzić z równowagi. Mówisz o tych nagusach? Wiesz przecież. Chorąży informował mnie rzeczowo. Nasi wywiadowcy odnaleźli wszystkich mężczyzn ze zdjęć Elickiego. Malarz, adwokat, dwaj lekarze, pisarz. Ludzie o profesji dającej dochody większe niż przeciętne, gdyż inaczej szantaż nie miałby sensu. Dla nich dobra opinia znaczyła wiele. Dlatego płacili. Adwokat jest najgrubszą rybą wśród tych ludzi, zapytałem. Biedny nie był, to też mógłby mieć również powód, aby znienawidzić i usunąć Fotosa. A czy któryś z nich był w Zakopanem w czasie świąt i Nowego Roku? Zdziwisz się. Dlaczego? Ani malarz, ani adwokat, ani lekarz, ani literat. Nikt. Więc nikt. Prócz Wełnickiego, dodałem. To mocno komplikowało jego sytuację. Zacząłem szukać w szufladzie proszka od bólu głowy. Niestety nie znalazłem. Mówisz, że w samochodzie było dwóch facetów? W Zakopanem było też dwóch takich, którzy chętnie wzięliby Fotosa na widelec. Kto drugi prócz Wełnickiego? Zapytał Popielas. Doktor Elicki z Krakowa. Kiedy z docentem rozmawiałem, nie wiedziałem jeszcze, że nosił to samo nazwisko co Fotos. Potem po zeznaniu Tewka przekazałem komendzie krakowskiej prośbę o zaprotokołowane przesłuchanie chirurga Elickiego. Ciekaw byłem, czy są spokrewnieni, co opowie o swym krewniaku. Niewiele interesującego odnalazłem wtedy na pierwszych stronach. Docent wyjaśnił, że do Orlika przyjeżdża z żoną regularnie co roku. Przebiegałem oczyma stenogram, linijka po linijce, szukając czegoś, co miałoby znaczenie. Najbardziej zastanowiło mnie pytanie docenta, dlaczego panowie ponownie interesują się mną i moim pobytem w Orliku? Musimy znać pewne okoliczności. Czy można wiedzieć dlaczego? Panu Wełnickiemu ukradziono samochód. Tak, słyszałem. Te pytania nie byłyby niczym ważnym, gdyby nie to, co znalazłem o kilka wierszy dalej. Pragnę powiedzieć, że jednym z bardziej przykrych dysonansów podczas mego pobytu w Orliku były odwiedziny mego bratanka z Warszawy. Jak się nazywa i kim jest? Nigdzie nie pracuje, jeśli dobrze wiem. Jest człowiekiem trochę zdemoralizowanym. Nie chciał studiować, był na utrzymaniu rodziców. Gdy ojciec mu umarł, rzucił studia. A mógł być lekarzem. Jak się nazywa? Zbigniew Elicki. Przeczytałem to wówczas kilka razy. A jednak Fotos był krewnym docenta. Kiedy to było, czytałem dalej. To znaczy, kiedy Zbigniew Elicki odwiedził pana? Spotkał mnie na przechadzce i wprosił się z wizytą. Nie umiałem odmówić. Przyszedł na dzień przed wyjazdem pana Wełnickiego. Dlaczego pan łączy te obydwa zdarzenia? Nie wiem. Ale tak właśnie było. Czy podejrzewa pan swego kuzyna o coś, czego nie chce pan nazwać po imieniu? Na przykład o kradzież tego samochodu? Nie. Absolutnie nie. To człowiek mało wartościowy. Ale kradzież? Nie. W okolicznościach, jakie pan podał, kryje się taka sugestia. Ale jeśli się mylę, pan się myli. I to gruntownie. Nic takiego nie powiedziałem. Oburzenie docenta nie było udawane. On rzeczywiście nie miał zamiaru niczego sugerować, to tylko podświadoma niechęć wydobywała z jego pamięci wszystko, co mogłoby bratankowi zaszkodzić, sprawić przykrość, dokuczyć. Starszy Elicki nie znosił młodszego, to jasne. Fotos był złym człowiekiem. I w tym docent się nie mylił. Czy bratanek interesował się pensjonariuszami z Orlika? Czytałem dalej. Nie. To znaczy spytał tylko o pana Wełnickiego, bo mu kogoś bardzo przypominał. O Jerzego Wełnickiego? Tak. O niego. Wełnicki był właśnie na kawie w Saloniku, gdy wszedłem razem z bratankiem i żoną. Czy pamięta pan, co powiedział wtedy ten aktor? Nie, nie pamiętam. A skąd pan wiedział, że Wełnicki wyjedzie samochodem na drugi dzień z Zakopanego? On lubił absorbować innych swoją osobą, dużo mówił. Czy mówił o tym właśnie wtedy, w Saloniku? Możliwe, tego nie wykluczam. A czy mógł to słyszeć pański kuzyn? Do czego pan właściwie zmierza? Proszę odpowiadać na pytanie. Czy pan je rozumie? Tak. Rozumiem. Więc słucham. Jeśli Jerzy Wełnicki powiedział, że nazajutrz wyjedzie, mój bratanek, oczywiście, mógł to słyszeć. A nawet musiał, gdyż Salonik jest mały, a pan Wełnicki ma przecież dobrą dykcję. W odpowiedziach docenta krył się jakiś fałszywy ton. Czy z całą odpowiedzialnością może pan oświadczyć, że tego rodzaju rozmowy nie było, gdy panowie zeszli do Saloniku? Niczego nie jestem pewny, proszę pana. Tyle dni już minęło. Nie wiedziałem, że powinienem pamiętać każde wypowiedziane wtedy słowo. Wobec tego dziękuję panu. To była jednak rewelacja. Docent Elicki nie zdziwił się, gdy usłyszał od oficera o kradzieży samochodu. Jego słowa nabierały dodatkowych znaczeń. Wyraźnie sugerowały jakiś związek pomiędzy Fotosem a Wełnickim. Czego chciał, co miał na myśli? Czy może chodziło mu o to, żeby podsunąć nam właśnie Wełnickiego? Rozdział 9. Sprawa ta zaczynała mnie męczyć. Z jednej strony społeczne męty, z drugiej utalentowany, wartościowy człowiek. Zabił czy nie zabił? Paweł Popielas miał w tej sprawie raczej jasny pogląd. Wiedziałem o tym. Ale i on wiedział, że ja myślę podobnie, tylko nie przyjmuję do wiadomości ani podejrzeń, ani hipotez. Potrzebuję dowodów. Teraz szło o to, kto robił zdjęcia, które służyły szantażowi, i należało dowiedzieć się, co ma nam w tej sprawie do powiedzenia Tewek. Nie było przeciwko niemu dowodów. To znaczy, nie mogliśmy mu udowodnić, że on robił te zdjęcia. Ale coś jednak mieliśmy. Na fotografiach, które znalazłem w owej metalowej skrzyneczce, odnaleźliśmy także ślady należące do Tewka. A więc nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział nic o obrazkach. Wiedział. Znowu rozjarzył się na moment jakiś punkt w mojej pamięci. Tak. Klucze. Przecież nie znaleźliśmy przy zamordowanym kluczy do jego mieszkania. Były natomiast w domu. Druga ich para musiała więc gdzieś tam krążyć. Czy mogło się zdarzyć, że ma je właśnie rzeczony Tewek, czyli Antoni Walczak? Jeśli tak, jeżeli on je ma, oznacza to po prostu, że jest mordercą. Nikt inny nie może ich posiadać. Ale czy Walczak był aż tak grub, aby trzymać je przy sobie? Przyprowadzony do mnie trochę przestraszony Tewek odpowiadał mi bez zająknięcia, bez namysłu. Gdzie twoje klucze? Spytałem. Jakie? Od pracowni? Zostawiłem u Fotosa. Kiedy? Jak wyjeżdżał do Zakopanego. Jesteś pewny? Że co? Tewek patrzył mi w oczy ze zdziwieniem. Że nic, odparłem. Na kluczach wykryto odciski palców Tewka. Nic, powtórzyłem. Dziękuję panu, ucieszył się. Był rozbrajająco naiwny. Patrzyłem na bezbronne dłonie Tewka i myślałem, że jest niewinny. Z kasetki nic nie zginęło, ani dolary, ani książeczki PKO. Po cholerę czepiam się tego prymitywnego chłopaka? Lubił Fotosa. Jest chętny i posłuszny, nie stawia się, gdy go pytam. Klucze po prostu zostały w domu przed wyjazdem Elickiego. Tak jak zeznał. To jedyne wytłumaczenie całej sprawy. Nie zabił. Ale fotografię chyba robił, jak sądzę. Pokazałem mu jedno ze zdjęć i zapytałem, czy je widział. Był niespokojny. Nie potrafił tego ukryć, nie umiał panować nad nerwami. Powiedziałem więc. Mów prawdę, Tewek. Widziałem, odparł po chwili. Kiedy? W jakich okolicznościach? Fotos pokazał mi, pokazywał to za każdym razem, jak złapał nowego faceta. Śmiał się, że tak się dali w czasie popijawy podejść. I mówił, że z tego będzie forsa. Czy możesz to dokładnie wyjaśnić? On mówił, że ci faceci będą płacić, żebyśmy nie sprzedawali tych obrazków. Tak się go bali? Spojrzał na mnie spod łba i nie zareagował na tę uwagę. Ale ty wiesz, że Fotos nie mógł sam zrobić tych zdjęć. Prawda? Tewek milczał. Czekał. Ktoś musiał to zrobić. Jakiś jego pomocnik. Na przykład ty. Nie. To nie ja, zaprzeczył gwałtownie. Był ktoś inny oprócz ciebie? Zastanawiał się nad odpowiedzią, nie znalazł jednak sensownego wykrętu. Ja tego nie robiłem, powiedział więc, ja nie. Była to żałosna próba ucieczki przede mną, przed moimi pytaniami. Zniecierpliwiłem się. Pomyśl, powiedziałem. Ktoś to przecież musiał robić. My nawet wiemy o tym, że on w czasie tej popijawy wchodził za parawan i czekał na stosowną chwilę. A potem odwalał swoje i wychodził. A więc widzisz, że wiemy dosyć dużo. No, nie kłam, stary. Chłopak milczał. Powiedz coś, Tewek. Nie będziemy tu siedzieli bez końca. Nie odzywał się. Zmarszczył brwi, pochylił czoło. Tylko ty byłeś pomocnikiem Fotosa, powiedziałem. On nie miał nikogo innego do tej roboty. Przecież bałby się dopuścić obcego. Musiałby dzielić się z nim forsą. A tobie dużo nie płacił. Prawda? Ja tego nie robiłem, powtórzył Tewek. Kiedy go zapytałem, kto to robił, jak mi pokazał, to się śmiał. Nic nie powiedział, tylko się śmiał. Nic ci nie powiedział? Nie. Nic. Uwierzyłeś mu? Bo ktoś musiał to zrobić, powtórzył bezradnie Tewek. No to ja chciałem wiedzieć. Każdy by chciał, wtrąciłem. No i ja zacząłem chodzić koło tego. Podpatrywałem, kto do niego przychodzi. Ale jak do niego przyszedł ktoś raz albo dwa, to nie mógł być ten. Bo on by mu nie wierzył. Zatrzymał się na moment dla nabrania tchu, bo nigdy dotąd tak długo nie mówił. No i żeby ten ktoś umiał zrobić zdjęcie. No nie? Jasne, skinąłem głową. Aż wreszcie zauważyłem takiego jednego. Młody chłopak. Zobaczyłem potem, gdzie mieszka. I, że pracuje u państwowego fotografa. To ten, pomyślałem sobie i już wiedziałem. Kto to jest? Jak się nazywa? Adres? Tewek podał to wszystko bez zająknięcia. Patrzył mi przy tym prosto w twarz, z przekonaniem, że mówi najświętszą prawdę. Zapisałem wszystko. Trzeba będzie sprawdzić. Ta nowa okoliczność, choć mogła wyjaśnić część naszych problemów, komplikowała inne. Bo wprowadzenie następnej osoby do tego układu tworzyło nowe kombinacje. To powiedz nam, Tewek, skąd Fotos miał pieniądze? Płacili mu. Pan wie. Dużo? Nie wiem. Ale był taki jeden, co często przychodził do Fotosa. Tak się przyjaźnili? Tak. Wiesz, kto to jest? Przez chwilę zastanawiał się. Nie wiem, jak się nazywa. A znasz może takiego pana, który nazywa się Jerzy Wełnicki? Gra w sztukach, w teatrze. To nie on, szybko odparł Tewek. Więc znasz go? Fotos mówił, odparł. Pokazał mi go. Powiedział, że spróbuje go wrobić. W co? W to, co wszystkich. A gdzie ci go pokazał? Nie pamiętam. Pewnie na ulicy. A nie w Zakopanem, rzuciłem to pytanie tak, jakbym nie przywiązywał do niego znaczenia. Tewek zamrugał powiekami. W jakim Zakopanem? Co pan chce? Przecież mówiłem, że byłem wtedy w Warszawie. Pan wie. Kiedy byłeś w Warszawie? Bo nie pamiętam. No wtedy, jak to się stało? Odparł z widocznym wysiłkiem. Powstrzymałem się od dalszych pytań. Pozwoliłem mu odejść. Zostałem sam ze swymi myślami. Wszystko wskazywało na to, że Fotosowi pomagał w robieniu tych fotografii człowiek zaufany. Takim zaufanym był, oczywiście, Tewek. Tak przynajmniej wyglądała sprawa do dziś. Dziś bowiem jego zeznanie ukazało nam nową możliwość. Jeśli jest prawdziwa, oznacza, że Fotos miał dość Tewka, jego ograniczenia, bezmyślnego uwielbienia, tego psiego pętania się koło nóg, wykonywania wszystkich poleceń. Mieć jednak darmowego pomocnika do wszystkiego, to było coś, czym nie należało gardzić. Dlatego Fotos nie odpędzał Tewka. Ale zdecydował się wciągnąć do spółki kogoś obcego. Tewek był wierny. Gdy jednak został odsunięty na drugi plan, czy wówczas nie zmienił swego stosunku do Fotosa? Uprzednie uwielbienie mogło się przecież przerodzić pod wpływem zazdrości w nienawiść. Prawdę mówiąc, dotąd lekceważyłem Tewka. Wyglądał jak siłacz z maleńką główką. Dziwiłem się Fotosowi, że tak się z nim zaprzyjaźnił. Ale na moje pytanie o Zakopane Tewek odparł natychmiast, jakby rozumiał dokładnie, do czego zmierzam. Chodziło mi o to, czy był tam w chwili zabójstwa. Bo on zaprzeczał od samego początku. Mieszkał samotnie w małym pokoiku na poddaszu, na Pradze. Sąsiedzi nie potrafili nic sensownego powiedzieć. Mógł być w domu. Mógł wyjechać. Trzeba więc było uwierzyć Tewkowi, że nie opuszczał stolicy. Posłałem radiowóz, prosto do atelier, pod wskazany przez Tewka adres, żeby przywieźli chłopaka pod byle jakim pozorem. Taki facet zawsze może coś przeskrobać. Mówię taki, bo założyłem, że jakąś część prawdy o nim Tewek mi powiedział. O co chodzi? Zapytał bezczelnie chłopak, siadając przed moim biurkiem. Brać człowieka tak na siłę? Jak Boga kocham, nie rozumiem. Twarz miał milą, choć skrzywioną cynicznym uśmieszkiem, a spojrzenie twarde i nieustępliwe. Jesteś nam potrzebny, powiedziałem. Znaleźliśmy człowieka, który nie żyje. Chcemy, żebyś go rozpoznał. Ja? Nigdy, przeląkł się. Może wyobraził sobie oględziny w kostnicy. Chodzi tylko o fotografię, powiedziałem. Jaką? Masz, przyjrzyj się, podałem mu zdjęcie. Chłopak patrzał z uwagą, ale nie odzywał się. No, co? Poznajesz? Zapytałem. W co pan mnie chce wmieszać? Warknął. Więc go znasz? Widziałem fotkę w gazecie. Wszyscy widzieli, kto chciał. To ten sam. Jego wyjaśnienie niczego nie wyjaśniało. Ten człowiek nie żyje, powiedziałem. Jak to się stało? Zapytał. Nie jesteś tu, aby pytać. Masz odpowiadać na pytania. No to słucham. Zajrzał mi prosto w oczy i wytrzymał mój wzrok. Powiem, co wiem. Jego nazwisko? Nie znam. Wiemy, że znaliście się dobrze. Mamy tu gościa, który ci to powie, jak będzie trzeba. Po co te wykręty? Lepiej mów sam, zanim cię przycisnę. Jaki gość? Pan żartuje? Nie. Widać było, że mimo cwaniactwa i twardości obleciał go strach. Chłopak wyraźnie się czegoś przeląkł. Co to za gość? Powtórzył pytanie. Taki, co dobrze wie. Zamilkł. Zastanawiał się. Nie poganiałem go, miałem czas, lepiej niech sam dojrzeje. A o co chodzi? Pan chce wiedzieć, kto go zabił? To też. Ale mam nadzieję, że to nie ty. Ty go znałeś, tyle wiem. A chcę wiedzieć więcej. Co więcej, zaniepokoił się. Ty wiesz? Nie. Jesteś fotografem. Robisz zdjęcia. Umiesz wywoływać filmy. Potrafisz robić odbitki. Znaleźliśmy w mieszkaniu Elickiego trochę takich fotografii, wiesz jakich? Nie. Mam mówić za ciebie? Co? Żadnych fotografii nie robiłem, oświadczył twardo. Nie mamy z tym nic wspólnego. To na razie zatrzymam cię na parę godzin, powiedziałem, zanim ściągnę tu tego faceta. Zgoda? Pan tu gospodarz, nie ja. Odparł bezczelnie. Nie histeryzował, nie sprzeciwiał się, robił wrażenie spokojnego. Zamyśliłem się. Czyżby ten tutaj nie pojmował, o czym ja do niego mówię? Postanowiłem wyjaśnić sytuację. Słuchaj, chłopcze, głos mój nie był tak ostry jak przed chwilą. Ja ci zaczynam wierzyć, że jesteś niewinny. Jak Boga kocham, wiedziałem, że z pana równy gość, ucieszył się. Chyba nie ty zabiłeś Fotosa. To zrobiło na nim wrażenie. Zwłaszcza, że natychmiast uświadomił sobie, jak bardzo łatwo podejrzenie może paść na niego. Powiedz, co cię łączyło z Fotosem, zapytałem twardo. Mów. Nic takiego. Płacił mi za to, że do niego przychodziłem. Dokuczał przy mnie temu Tewkowi. Robiłeś dla niego zdjęcia? Nie. To znaczy, że miałeś jakieś inne sprawy z Fotosem? Coś takiego, co mogło być przyczyną, że przestaliście się lubić? I on dlatego zginął? Pan żartuje, blondynek nie panował już tak nad sobą jak na początku. Pan tego nie myśli poważnie. Wszystko mogło się zdarzyć. Na przykład, że byłeś podczas świąt w Zakopanem. Byłeś czy nie? Nie. A jeśli ci to udowodnię? Mówię, że nie byłem. Jest taki facet, który widział Fotosa w Kasprowym z kimś, kogo nam pokaże. Zobaczymy, zagrałem w ciemno. A jeżeli on się myli? Patrzyłem na niego. Mówił teraz do mnie tonem niezwykle grzecznym. Ktoś drugi zeznał, że zbierałeś forsę dla Fotosa. Jaką forsę? Od kogo? Od tych, którzy nie chcieli, żeby ktoś te fotki zobaczył. Forsy nie zbierałem. Ten ktoś się pomylił, proszę pana. Każdy może się pomylić, powiedziałem. Każdy. Blondynek zagryzł wargi. A kto powie prawdę, temu zawsze lepiej, dorzuciłem, aby wreszcie pojął, że jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia i że musi zacząć mówić. Nie było mnie w Zakopanem, odezwał się. Raz w życiu tam pojechałem na kolonie i potem nigdy. I nawet gdyby ten facet powiedział, że mnie widział, to musiałby się mylić. Wyjaśni się, odparłem. A ja tylko chodziłem do Fotosa, tu w Warszawie. Robiłem zdjęcia tym frajerem w jego mieszkaniu. Ile razy? 2. Tych zdjęć było więcej. Ja zrobiłem 2. Nie miałem w istocie powodu, aby mu nie wierzyć. Gdyby jednak mówił prawdę, oznaczałoby to, że ktoś inny również zrobił kilka zdjęć. Jeśli nie blondynek, to kto? Odpowiedź nasuwała się sama. A Tewka znasz? Zapytałem. Znam. Jaki jest? Półgłupek, zaśmiał się. Dla niego tylko Fotos i Fotos, a wszystko inne w kąt. Nie lubisz go? Nie. Bo takich, co liżą się komuś, nikt nie lubi. Było to dla młodzika tak śmieszne, że zaczął rechotać. Przestań, powiedziałem. Tu nie kino. Pan mnie puści teraz, prawda? Popatrzył na mnie z pytaniem w oczach. Przecież wszystko powiedziałem. Zajmą się tobą inni, odparłem. Teraz możesz iść do domu. Ale nigdzie nie wyjeżdżaj. Wezwę cię. Wtedy przyjdź. Dobra. Dziękuję. Moje uszanowanie panu kapitanowi. Rozdział 10. A więc znaleźliśmy w jego mieszkaniu sporo kompromitujących zdjęć, powiedziałem, gdy aktor usiadł przed mym biurkiem. Wełnicki natychmiast zapytał. Kogo kompromitujących? Kilku ludzi, odparłem. Znaleźliśmy także pański portret u Elickiego. Moją fotografię? Zapytał ze zdumieniem. Jaką fotografię? Znał go pan? Nie znałem. Odparł. Na pewno? Przecież już to zeznałem. W jaki sposób miałbym poznać złodzieja swego samochodu? Patrzyłem na tę twarz, która nie wyrażała już tej pewności siebie, jaką widziałem wtedy, gdy po raz pierwszy rozmawiałem z Wełnickim. Śmierć Fotosa nastąpiła w ukradzionym mu samochodzie, zaś oni obydwaj zetknęli się co najmniej 2 razy w życiu. Czy wierzy pan w to, co pan mi powiedział? Nie rozumiem sensu pytania. Chodzi o Elickiego. Proszę sobie przypomnieć. Rok temu ktoś chciał zrobić pańskie zdjęcie na konkurs fotograficzny. To było wtedy, gdy grał pan Otella. Grałem. Elicki przyszedł wtedy do teatru i poprosił pana za pośrednictwem dyrekcji o możliwość zrobienia zdjęć podczas prób. Pan zgodził się. Za ten fotogram Elickiego wyróżniono na konkursie kulis. To wszystko. Nie, zaprzeczył kategorycznie Wełnicki. To nieprawda. Prócz fotografa teatralnego nikt nie robił mi zdjęć. A jednak to właśnie portret pana w tej roli wisi w pokoju Denata. No i fakt, że Elickiemu przyznano nagrodę. Sprawdziłem. Prawdę mówiąc, sprawdził to dla mnie Karecki. Nie, powtórzył. W pańskim samochodzie, w którym zginął Elicki, musiała być oprócz niego jeszcze jedna osoba, to jasne. Mógłby nią być nawet któryś z nas. Bo i ja spędzałem święta w Zakopanem. Wróćmy jednak do pierwszej sprawy. Co łączyło pana ze Zbigniewem Elickim? Nic. A on, czy nie miał zamiaru wyrządzenia panu jakiejś krzywdy? Spytałem o to nieprzypadkowo. Chodziło mi o sprawdzenie mojej hipotezy, że obydwaj spotkali się w Zakopanem, aby aktor mógł wykupić kompromitujące zdjęcie. A potem doszło między nimi do scysji, zakończonej w znany nam już sposób. Fotos szantażował pana, zapytałem już konkretniej. Nie, odparł z taką szczerością w głosie, że uwierzyłbym, gdybym mniej wiedział. Rozumiem. Ale te fotografie na konkurs on przecież panu zrobił. Aktor milczał. Zrobił, czy nie? Być może, jeśli pan tak twierdzi. Mogłem tego nie zapamiętać. Nie jestem już taki młody. Mam do pana prośbę, powiedziałem łagodnie. Spełnię każdą, odparł. Wróćmy raz jeszcze do sprawy Zakopanego, do pańskiego niefortunnego wyjazdu, zgoda? Słucham z najwyższą uwagą. Proszę więc raz jeszcze opowiedzieć, co pan robił od momentu wyjazdu z Orlika. Godzina po godzinie, minuta po minucie. Czy pan nie za wiele wymaga ode mnie? Tylko tyle, ile jest niezbędne. Wełnicki mówił niezbyt śpiesznie, jego relacja nic różniła się niczym od tej, jaką złożył już przedtem. Nie słuchałem go zbyt uważnie. Myślałem o tym, co budziło mój niepokój. Wczoraj Paweł Popielas przyniósł wyniki badań laboratoryjnych. Wiedzieliśmy, w jakim ubraniu Wełnicki jechał wówczas. Otóż, drobne ślady, jakie udało się zebrać i które porównano bardzo skrupulatnie z ubraniem oraz kożuchem aktora, świadczyły o tym, iż Wełnicki siedział nie tylko za kierownicą swego Volvo, czyli na miejscu, które potem zajął Fotos. Siedział również koło niego, na prawym przednim fotelu. Mogły to być, oczywiście, mikroślady nie z jednego dnia, nie z tej pory. Ale przecież, jak sam nam to powiedział, podczas swego 2-tygodniowego urlopu w Zakopanem nie używał samochodu, który stał na podwórzu Orlika. Najbardziej zaś zastanawiające było to, że Jerzy Wełnicki, człowiek nawykły raczej do wygód i nie poddający się regułom spartańskiego życia, zdecydował się tego jednego dnia przez kilka godzin koczować, jak sam mówił, na stacji kolejowej w warunkach, które urągają wygodzie. Przecież sterczał tam od jakiejś 10 do 14. Prawie 4 godziny. Ja na jego miejscu poszedłbym na obiad do miasta, czy ja wiem zresztą dokąd, byle nie tkwić w tym ponurym, nieprzytulnym miejscu. Ten facet mi się nie podoba, powiedział Popielas, gdy poprzedniego dnia zastanawialiśmy się nad znaczeniem tych drobnych szczegółów. To mało, w sądzie nie wystarczy za dowód. Mówię ci, że gość dał Fotosowi kierownicę, a sam jechał koło niego, rozumiesz? I co to znaczy? Zapytałem z odrobiną drwiny w głosie. A choćby to, że nie było żadnej kradzieży, rozumiesz? Było natomiast morderstwo. Miałem więc wiele spraw do zbadania, wiele szczegółów. A przede wszystkim rolę Wełnickiego, która nie została dotąd w pełni wyjaśniona. I musiałem to zrobić. No dobrze, powiedziałem do aktora, gdy skończył swoją relację. Wysłuchałem pana uważnie. Cieszę się, panie kapitanie. Ale do kilku spraw musimy powrócić. Po pierwsze, gdzie i kiedy poznał pan Zbigniewa Elickiego? Mówiłem tonem beznamiętnym, suchym. Nie rozumiem, odparł aktor. Przecież mówiłem, że po raz pierwszy i ostatni zetknąłem się z nim w Orliku, w przededniu mego wyjazdu. A przedtem? Nie było żadnego przedtem. Aktor siedział przede mną wyraźnie przygnębiony. Po prostu lękał się o siebie, jak każdy człowiek lękałby się na jego miejscu. Czy nigdy nie był pan w hotelu Kasprowy? Zapytałem. To całkiem nowy hotel, podobno bardzo luksusowy. Budowali go Jugosłowianie. Basen, bary, sale taneczne. Stoi niedaleko Orlika. Słucham, zdziwił się. Po sekundzie pojął, do czego zmierzam. Pan zastawia na mnie pułapkę? Pan chce mi udowodnić, że może spotykałem się tam z owym panem? Prawda? Nie zastawiam żadnej pułapki. Ale jeśli chodzi o ogólny sens mego pytania, to istotnie chodziło mi o wyjaśnienie tej okoliczności, powiedziałem z godnością. Widzi pan, jestem całkowicie szczery. Myślę, że odpłaci mi pan tą samą monetą. Zaszedłem więc kiedyś do tego hotelu, odparł po nieznacznym namyśle Wełnicki. Ale nie spotkałem się tam z nim. Tak. Nie wierzyłem mu ani za grosz. Wróćmy zatem do ważniejszych spraw. Co pan przez to rozumie? Do tych godzin na stacji, powiedziałem twardo. Pan musi mnie przekonać, że miał pan rzeczywiście powody, aby tam tkwić. Ważniejsze niż te, które mi pan podał. Zdziwi się pan, powiedział aktor, ale ja naprawdę byłem tam na tej stacji. Był pan. Byłem. Nie powiedział, byłem tam 4 godziny. A więc jest pierwszy wyłom. Nade wszystko zaś, panie kapitanie, to nie ja muszę udowodnić swoją niewinność. To pan musi udowodnić winę. Jeśli jestem winny. W głosie aktora zabrzmiał ton triumfu. Udałem, że go nie słyszę. No więc, panie Wełnicki, zapytałem zniecierpliwiony. Czy zechce mi pan wyjaśnić to, o co prosiłem? Nie mam nic do dodania, odparł. Wszystko już powiedziałem. Czas najwyższy, aby uświadomić aktorowi, w jakiej naprawdę sytuacji się znalazł. Bo cokolwiek się odtąd wydarzy, będę w porządku wobec niego jako człowieka, uprzedziłem go. Otóż muszę panu powiedzieć, że jest pan jednym z głównych podejrzanych o zabójstwo Elickiego. Pan. Właśnie pan. Ja, zdziwił się. Miał w oczach bezmiar zdumienia. Tak. Pan. Dlaczego? Mamy dowody pańskiej obecności w samochodzie Volvo, powiedziałem. W zestawieniu z pańskim zeznaniem, że nie używał pan pojazdu podczas pobytu w Zakopanem, oznacza to tylko jedno, że jechał pan nim w dniu morderstwa. Jechałem. Ale obok Elickiego, proszę pana. Jest pan tego pewny? Tak. To niewiele, powiedział. To jeszcze nic wystarczy, aby prokurator podjął się oskarżenia. Nie wystarczy, zgodziłem się. I dlatego pragnę panu udowodnić, że znał pan Elickiego. Pierwszą przesłankę stanowi fakt, iż zrobił on panu fotografię, za którą otrzymał wyróżnienie na konkursie. Powiesił ją w swym mieszkaniu. Chciał uczynić pana obiektem swego szantażu. To brzmi niemal przekonywająco. Wełnicki był przejęty, jednak nie w takim stopniu, aby tracić kontenans. Ale w pańskim rozumowaniu jest pewien słaby punkt, bowiem powieszenie mojej fotografii na ścianie przeczy tezie, że on chciał mnie szantażować. Czy jest prawdopodobne, by przestępca ujawniał swoje związki z prześladowanym? Jak pan wyjaśni tę sprzeczność? Bo ja wiem, czym ona się tłumaczy. Po prostu Elicki nie miał wcale takiego zamiaru, nie był więc dla mnie groźny. Niechże pan to zrozumie. Najważniejsze, powiedziałem, najważniejsze są te 4 godziny na stacji w Zakopanem. Jak pan to pojmuje? Nikt pana tam nie widział, nie ma pan żadnych świadków. Tyle czasu. Cóż z tego? Jeśli pan rzeczywiście stamtąd nie wychodził, to może znaczyć, że chciał pan, aby nikt nie dostrzegł pana w Zakopanem, na ulicy. Ukrywał się pan. Nie ukrywałem się. Czekałem. Przed odjazdem pociągu pojawiło się tam mnóstwo ludzi. Widzieli mnie, musieli widzieć. Niestety. Byłem tam. Dlaczego? Po prostu czekałem na pociąg. A może pana tam wówczas nie było? Może był pan zupełnie gdzieś indziej? Gdzie? Zapytał Wełnicki. Wargi mu zbielały. W swoim samochodzie pod Obidową. Ran wie, że to niemożliwe. Możliwe, odparłem. Gdyby pan pojechał tam o 10 rano razem z Elickim i pod wpływem nagłej emocji postanowił wykorzystać sytuację, ów ogłuszający wiatr, śnieżycę, w której ludzie przestali widzieć siebie, mimo iż ich samochody stały jeden za drugim. I gdyby wtedy pan zastrzelił swego prześladowcę, a potem zorientowawszy się, że nikt tego nie zauważył, wyszedł z wozu, uciekł, doszedł do Chabówki lub dojechał do Nowego Targu i tam wsiadł w pociąg do Zakopanego? Gdyby tak właśnie było, wówczas brak świadków pańskiego pobytu na zakopiańskiej stacji miałby swoje wytłumaczenie. I niechęć do złożenia zeznań w tym dniu o rzekomej kradzieży. I to, że nie zjawił się pan w Orliku, bo pana po prostu nie było w Zakopanem. Szybko odzyskał pan równowagę ducha pozwalającą na dalsze działania. Musiał pan bowiem działać, był pan w niebezpieczeństwie. Chciał pan zatrzeć ślady swego udziału w zbrodni. Dlatego wymyślił pan to swoje 4-godzinne oczekiwanie na pustej stacji, gdzie nikt pana nie widział. Naprawdę nie mógł zobaczyć. Kupił pan bilet u konduktora. Nie w kasie. To też ma swoje znaczenie. Powiedział mu pan, że jedzie z Zakopanego. Ale mam świadka, że wsiadłem w Zakopanem. Myśli pan o Annie Rozbickiej? Tak. Przecież musiała mnie widzieć w pociągu. Widziała. I to, że wsiadłem w Zakopanem? Tego właśnie nie jest pewna. Albo raczej jest całkowicie pewna, że pan wsiadł w czasie, którego ona nie potrafi dokładnie określić. Więc moje alibi diabli biorą. Tak jakby. Wszystko obraca się przeciwko mnie. To jest logiczne. Tak. Bardzo logiczne, wyszeptał Wełnicki. Był wyraźnie przybity ciężarem tego oskarżenia. Logiczne, powtórzył. Ale nieprawdziwe. Nie miałem żadnego pistoletu. Nic mnie nie łączyło z Elickim. Rzeczywiście nic. I ja go nie zabiłem. Niech pan mi uwierzy, nie zabiłem. Jestem niewinny. Patrzałem na jego twarz pozbawioną teraz wdzięku pod wpływem nagłej troski, pobladłą, zmiętą. Moje oskarżenie, którego musiał się chyba spodziewać, przedstawione konkretnie, stało się już nie przeczuciem, ale realnym zagrożeniem. Czuję się bardzo osłabiony, powiedział Wełnicki cicho. Czy będę mógł pójść do domu? Nie odzywałem się. Zastanawiałem się nad tym, jak mu to powiedzieć. Bo nie mogłem już wypuścić z ręki tego człowieka. Obawiam się, powiedziałem więc, obawiam się, że pan niewłaściwie pojmuje swoją sytuację, proszę pana. Czy to oznacza, że mam zostać tutaj? Nie chciało mi to przejść przez gardło. Ale on mnie zrozumiał. Zwiesił głowę. Gra pozorów, wyszeptał, jakby do siebie. Wszystko to kłamstwo i fałsz, to tylko z zewnątrz tak wygląda, że jestem winny. Zrobię wszystko, aby pana uwolnić od tego oskarżenia, jeśli jest pan niewinny, powiedziałem. Ale uczynię także wszystko, aby stanął pan przed sądem, jeśli jest przeciwnie. Pan już to przesądził, aktor nie patrzył na mnie. Nie wszystko jeszcze jest jasne. Czy mógłbym zostać sam? Zapytał Wełnicki. Muszę odzyskać siły. Pragnę się zastanowić. Oczywiście. Na dzisiaj wystarczy. Przywołałem służbowego. Ten milicjant także znał aktora. Z pewnym zakłopotaniem wyprowadził go z mego pokoju. Rozdział 11. Teraz przyszedłem z własnej woli. Nie tak, jak wtedy, blondynek patrzył bezczelnie. Sam sobie jesteś winny, powiedziałem surowo. Pan żartuje. Pan wie, że ja jestem czysty jak łza. To ten cholerny Tewek dał panom cynk, że pracowałem rzekomo dla Fotosa. On. Mylisz się, odparł Popielas i spojrzał na mnie. To pan kapitan doszedł sam do tego wniosku. Pan kapitan ma głowę jak komputer. Dlaczego przyszedłeś? Przerwałem. Gadaj. Coś mi tu nie gra, odparł. Dlaczego on mnie w to pakuje, panie kapitanie? Ja nic z tym nie miałem wspólnego. Fotos już jest zimny, a ten mnie do niego przytulą. Wyrażać się inaczej, wtrącił się Popielas. Poczułem, że serce zaczyna mi bić żywiej. Mniejsza o to, co jeszcze mówił ten blondynek. Przerwałem mu. Kazałem pójść do domu. Przed chwilą powiedział bowiem to, co najważniejsze, to mianowicie, że Tewek chciał za wszelką cenę wciągnąć go w poważną sprawę. Jedyną poważną sprawą, w którą mógł go wplątać, było zabójstwo Fotosa. Zemsta, czy próba wybielenia samego siebie. Gdyby zabił Walczak, oznaczałoby to, że podejrzenia moje co do osoby Wełnickiego nie były uzasadnione, a więc krzywdzące aktora. Otarłem czoło. Musiałem jak najszybciej mieć tu Tewka przed sobą. Czas dłużył się niemożliwie, ale przecież doczekałem się. Dyżurny wprowadził go wreszcie. Chłopak był niespokojny, widać to było po jego rozbieganych oczach, którymi zlustrował mój pokój, patrząc to na mnie, to na Popielasa. Stał nieporadnie, przygarbiony nieco, z opuszczonymi nisko rękoma. Chodź, Tewek, powiedziałem. Siadaj. Usiadł przed moim biurkiem. Nie odzywał się. Opuścił oczy. Wbił je w podłogę, jakby tam widział coś bardzo interesującego i ważnego. No i co nam powiesz, Tewek? Milczał dalej. Chciałem, aby nabrał przekonania, że jest tutaj z jakiegoś błahego powodu. Chciałem, żeby się rozprężył, bo przecież to, że go wzięliśmy na komendę, musiało go zdenerwować. Dobrze się czujesz? Zapytałem. Chcesz papierosa? Pokręcił przecząco głową, więc zapaliłem sam. Patrzyłem na tego chłopaka z uwagą. Od rana leżał na moim biurku telefonogram z komendy wojewódzkiej w Nowym Sączu. Gdy na horyzoncie pojawił się Tewek, a potem blondyn, poprosiłem, aby sprawdzono przez komendę w Zakopanem, czy osobnicy ci nie mieszkali tam niedawno. Interesował mnie czas od Świąt do Trzech Króli. I dziś właśnie przyszła odpowiedź. Ty nam wszystkiego jeszcze nie powiedziałeś, odezwałem się łagodnie. A to nieładnie, Tewek, powinieneś mówić prawdę. Czego pan chce? Twarz chłopaka była bezbarwna. Ty nam nie powiedziałeś, że byłeś w Zakopanem razem z Fotosem. Mówiłem równym, monotonnym głosem, jakbym dostosowywał się do jego reakcji. Zeznałeś, że ciebie tam nie było, a to nieprawda. Byłeś. Wiemy, gdzie mieszkałeś. Wiemy, jak nazywa się twoja gaździna, ile płacił za ciebie Fotos. Wszystko wiemy o tobie. Tewek milczał. Patrz, powiedziałem. Coś jeszcze o tobie wiemy. Tewek, jest jeden człowiek, który widział cię w Zakopanem razem z Fotosem. Był to czysty bluf. Ale przecież chłopak nie chodził w czapce niewidce. Ktoś go mógł tam zobaczyć, ten aktor, warknął Tewek. Wyrzekł te dwa słowa z taką zaciętością, że poczułem się zaskoczony bardziej ich intonacją niż treścią. Co aktor? Powtórzyłem. Mów. To on powiedział. Co? Pan wie. Patrzył na nas czerwonymi z wysiłku oczyma, był napięty, zacisnął dłonie. Masz na myśli pana Jerzego Wełnickiego? Zapytał Popielas ostrożnie. Kiwnął głową. Tak? Tak spojrzeliśmy obydwaj, ja i Paweł, na siebie. No więc, co było z tym aktorem? Zapytałem, udając obojętność. On nas wziął z krzyżówki koło mostka. Do samochodu? Tak. Fotosa i mnie. To Fotos wykombinował. Na autostop. I dokąd chcieliście jechać? Do Warszawy. Nie dojechaliśmy. Zostaliście pod Obidową, podpowiedziałem. Gdzie? Zdziwił się. No tam, gdzie był zator, wszystkie samochody stały, pamiętasz? Pamiętam. Tewek, powiedział Popielas. Przypomnij sobie wszystko. Tak będzie lepiej dla ciebie i dla nas. Będziesz mówił? Popatrzył na chorążego jak człowiek, któremu jest obojętne, co będzie dalej, i zgadza się na to. Powiem. Jak wykombinowaliście, żeby pojechać z panem Wełnickim? To Fotos. Chciał go wrobić, pan wie, jak tamtych na dziewczynki. Był dwa razy w tym domu, gdzie mieszkał ten gość i słyszał, kiedy odjeżdża. Patrzyłem na Tewka. Jeśli chłopak razem z Fotosem znalazł się w samochodzie Jerzego Wełnickiego, to dlaczego aktor ten fakt ukrywa? Paweł, powiedziałem przez zaciśnięte zęby. Pamiętasz te mikroślady? Jasne. Trzeba zbadać to jeszcze raz. Powiesz nam, Tewek, jak byłeś wtedy ubrany? Zapytałem chłopaka. Bo co? Chcę wiedzieć, czy masz dobrą pamięć, skłamałem. Pan pyta, zgodził się Tewek. No więc, jak byłeś ubrany? Opowiedział bez wykrętów, bez udawania, po prostu. Nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Ty jesteś niezły gość, wtrącił Popielas, gdy zapanowała na moment cisza. Zawsze mówisz prawdę. Co ty robiłeś u Fotosa? Kim byłeś u niego? Nam kiedyś jeden taki narozrabiał w domu u Fotosa. Pan wie, rozwalił aparaty, nabił po mordzie. Na wspomnienie tej awantury Tewek zaczął chichotać. Był to śmiech zaskakujący, nie na miejscu, cichutki, sprawiający dziwnie przykre wrażenie. Teraz ja umiem bez niczego zaprawić gościa, jakby chciał podskoczyć. To się nazywa jakoś tak, karate albo podobnie. Karate? O właśnie. Fotos zapisał mnie do takiego klubu. Żebym to umiał. Zrozumiałem, Fotos chciał, żeby Tewek był czymś w rodzaju jego goryla. Przypomniał mi się pistolet, z którego zabito Elickiego. A potem Fotos ci kupił rewolwer, żebyś miał coś w ręce na wszelki wypadek. Tewek nie odpowiadał, nie wiedział, co rzec, albo nie chciał. Wtedy był duży śnieg, prawda? Pamiętasz, Tewek? Zapytał Popielas. Śnieg, zdziwił się. Nie zrozumiał pytania. No, jak wyjechaliście tym samochodem z Zakopanego. Padało. Stanęliście pod tą górką, pamiętasz? Tak. A co było potem? Potem? No wiesz, samochód stał w śniegu, nie mogliście jechać ani do Krakowa, ani zawrócić do Zakopanego. Przecież tak było. Fotos siedział wtedy koło tego pana z przodu, a ty z tyłu, prawda? Tak. I on zagadywał tego faceta, a ty go miałeś kropnąć. Popielas mówił twardo, jakby rąbał drwa. I zamiast aktora trafiłeś Fotosa. Pan przestanie, poprosił Tewek przez zaciśnięte zęby. Obrazy, wywołane słowami Pawła, rozstrajały mu nerwy, oglądał je ze ściśniętym sercem niczym żywy film. Podniósł wreszcie ku nam trochę błędny wzrok. Pan pyta dalej. Powiedz, dlaczego rzuciłem? Gestem wstrzymałem Pawła, żeby się nie odzywał. On mnie nie lubił, Tewek odezwał się cicho, po chwili wahania. Kto? Fotos. Najpierw tak, a potem nie. A ty? Nie odezwał się, ale popatrzał na mnie takim psim wzrokiem, że nie było żadnych wątpliwości. Potem on mi kupił taką małą pukawkę. Miałeś pistolet w samochodzie? Tak. Po co go miałeś? Fotos kupił. A mnie się potem już żyć odechciało. Nikt mnie nie lubił. Ten pan, aktor, widział, co zrobiłeś Fotosowi, zapytałem. Zaczynałem rozumieć przebieg zdarzeń, zdawało mi się, że rozumiem, ale musiałem usłyszeć to od Tewka. Ten pan wyszedł z samochodu. Miał szukać pomocy. Nie mógł zapalić. Bał się, że zostaniemy i w nocy mróz nas wykończy. Jak zostaliście sami, wtedy to zrobiłeś. Wyjąłeś pistolet i strzeliłeś do Fotosa? Dlaczego? Dlatego, że on śmiał się ze mnie. W Zakopanem zabronił mi przychodzić do Kasprowego, tylko dlatego, bezgranicznie zdziwił się Popielas. Nawet patrzeć mi nie pozwolił, jak tańczą. A ja i tak tam przychodziłem, powiedział. Fotos się wtedy gniewał? A co mi tam, odparł chłopiec. Więc już przestałeś się bać Fotosa? A kto miał pistolet? Przecież ja, zdziwił się, że nie pojmujemy tak prostej sprawy. I dlatego strzeliłeś do niego w samochodzie? Tak. A co potem? Zostawiłem Fotosa. Pistolet rzuciłem na fotel. Poszedłem przed siebie. Daleko? Zatrzymałem autobus. Jechała wycieczka. Zabrali mnie. Nie bałeś się, że ten pan wróci i o wszystkim nam opowie? Uciekłem, odparł. No to co? A ten pan też uciekł. Musiał. Dlaczego? Bo jak mnie tam nie było, to moglibyście pomyśleć, że to on zabił Fotosa. Oczy błyszczały mu z dumy, że tak to sprytnie przemyślał, że wykołował takiego człowieka, jak Wełnicki, i nas także. A więc jednak myślał logicznie, potrafił coś zaplanować, coś przeanalizować. Nie był takim bezbronnym facetem, na jakiego mi wyglądał. Tewek, powiedziałem, nie żal ci, że wplątałeś w to tego obcego pana? A po co nas zabrał do samochodu? Sam sobie winny. No to trzeba kończyć, powiedziałem. Pójdziesz do celi, Tewek. Teraz tylko podpiszesz mi te kartki, a potem odpoczniesz sobie. Podpisał, co trzeba. Robił wrażenie człowieka przebudzonego gwałtownie z głębokiego snu, który na wpół przytomny znowu zaczyna zasypiać. Wezwany milicjant wyprowadził go. Czekała mnie teraz rozmowa z Jerzym Wełnickim. Gdy przyszedł, nie wiedział jeszcze, jak się rzeczy mają. Zacząłem bez wstępów. Poinformowałem go o zeznaniach Tewka. Więc jednak powiedział. Wełnicki odetchnął z ulgą. Dlaczego nie wyznał nam pan wszystkiego od razu, do jasnej cholery? Wyładowałem na nim gniew. Pan tego nie rozumie? Nie. Proszę wyobrazić sobie moją sytuację. Po bezsensownej włóczędze w śnieżnej zamieci jestem ledwie żywy. Wracam do samochodu, a w nim zamordowany człowiek. Instynktownie podniosłem pistolet z fotela. I nagle uświadamiam sobie, że w oczach każdego, kto mnie tu w tej chwili zobaczy, mordercą jestem ja. To mój samochód, to mój pasażer, wziąłem go dobrowolnie ze sobą. Wyrzuciłem broń w zaspę. Uciekłem. Natychmiast. Nim ktokolwiek mnie zobaczył. Ale przecież pan nie był mordercą. Był nim Walczak. I pan o tym wiedział. On mnie w to wpakował po szyję. Wpadłem jak ryba w sieci. Sądzę, że to wszystko odbyło się zgodnie z jego przewidywaniami. Zabił i wiedział, że ucieknę. Ale załóżmy nawet, że z jakiegoś powodu nie wróciłbym do samochodu. Wtedy nie wiedziałbym o niczym. Nie zdołałbym więc stworzyć sobie systemu obrony. I tak stałbym się głównym podejrzanym. Bo kto wziąłby na serio moje wyjaśnienie, że my mamy z tym nic wspólnego? Że był w samochodzie jeszcze ktoś trzeci, kogo zostawiłem sam na sam z Elickim? Wszyscy bralibyście to za wykręty. Pan pierwszy. Chyba nie, zaprzeczyłem dla zasady. Miał jednak rację. Mimo wszystko, powiedziałem, powinien pan był zeznać prawdę. Być może. Ale życie potoczyło się samo, niemal bez mojego udziału. W Chabówce nie spotkałem nikogo. W pociągu natomiast widziała mnie Rozbicka, która mogła zaświadczyć o mojej niewinności. Czy ktokolwiek na moim miejscu odrzuciłby taką okazję? Nie sądzę. Musiałem z niej skorzystać. Pierwszy krok pociągnął za sobą drugi, potem następny, i tak to się stało. A jednak, gdyby pan zgłosił się do mnie od razu, choćby zaraz po powrocie do Warszawy. Nie trafiłbym przecież do pana. Na to co? Pan by nie uwierzył, a co dopiero inni. Zacierałem więc swoje ślady, mówił dalej Wełnicki. I tylko bałem się jednego, że morderca wskaże na mnie palcem, a ja nie potrafię się obronić. Ale on milczał. Musiał. Gdyby rzucił na pana oskarżenie, musiałby przyznać się do tego, że był pańskim współpasażerem. Może nawet nie pamiętał, że to pański portret wisi u Fotosa. Ale działał tak, jakby liczył na wymowę tego faktu. I czekał, co pan zrobi. Tak. To możliwe. Jerzy Wełnicki ciągle jeszcze był bardzo poruszony. Dla was liczy się wymowa zewnętrznych faktów. A prawda? Co pan ma na myśli? Wszystko to, co się naprawdę liczy. Ja, na przykład, działałem pod wpływem strachu. A ten, kto zabił, też musiał mieć jakieś powody. Miał. Jakie? Dowiemy się. Bo wszystko teraz zmierzać będzie szybko do tego, aby ustalić prawdziwe fakty. Rozdział 12. Tadzio Karecki pił u mnie w domu starkę w sposób, który świadczył o tym, że mój przyjaciel docenia smak trunku. Paweł Popielas wykazywał również znawstwo pod tym względem. Siedziałem tuż przy nich i dolewałem im do kieliszków. Z talerza parowała jajecznica na boczku jako przekąska. No to mów, w pewnym momencie odezwał się Tadeusz. Tylko zwięźle, od czego zacząć? Od początku, zaproponował łaskawie Karecki, śmierć Zbigniewa Elickiego, powiedziałem więc, była konsekwencją jego trybu życia. Jego życia po prostu rzecz cała wzięła swój początek o wiele wcześniej, niż nam się zdaje. Otóż Zbigniew Elicki wywędrował z Krakowa do Warszawy kilka lat temu na studia medyczne. Nieźle sytuowana rodzina łożyła na niego, mógł więc się obejść bez stypendium i bez akademika. Mieszkał w odnajętej kawalerce, w tej samej, którą później kupił na własność. Sądzę, że zwykłym trybem, w wyniku lenistwa, braku zainteresowania dla studiów oraz bardzo towarzyskiego sposobu spędzania czasu Elicki zszedł, jak to się mówi, na psy. Wyrzucono go w rezultacie z uczelni za brak postępów, zabrano legitymację. Ukradł więc mną, Andrzejowi Galisiakowi. Przykleił swoją fotografię, reszta znana. Z osobistych rzeczy został mu aparat fotograficzny i urządzenia do wywoływania zdjęć. Bo jedyną rzeczywistą pasją Elickiego, prócz alkoholu i zabawy, było fotografowanie. W jego pokoju wszystkie ściany są obwieszone portretami i pejzażami robionymi najnowocześniejszą techniką. Był więc zapewne w sytuacji, w której niewiele mu już zostało, ten sprzęt oraz jedyny znajomy, którego mógłby z pewną dozą prawdy nazwać przyjacielem, poznał go podczas wędrówek nocnych w jakiejś knajpie. Człowieczka o małym móżdżku i dobrym sercu, który był wierny jak pies. Chodzi o Antoniego Walczaka, zwanego Tewkiem. Tak oto zbliżamy się do pierwszego przełomu w życiu Elickiego i Tewka. Elicki zaprzyjaźnił się z przygodnym znajomym, znanym adwokatem i birbantem. Potrafił mu zorganizować zabawę. Otrzymywał za to brudasa, korzystał niekiedy z drobnych pożyczek, takich na wieczne nieoddanie. Znajomy miał pieniędzy w nadmiarze, a Elickiemu ich stale brakowało. I wtedy wpadł na pomysł. Postanowił sprzedawać pornograficzne fotografie, wykorzystując jako modelki znajome dziwki. A przy okazji szantażować nadzianych facetów zwabianych przez te dziwki do jego mieszkania, w którym organizował orgie nie tylko pijackie. Nie miał żadnych skrupułów. Piękna całość. Potrzebował pomocnika. Dlatego postanowił posłużyć się Tewkiem, licząc na jego przyjaźń i oddanie, a przede wszystkim na jego krótki rozum. To Tewek miał zrobić fotografię dziwce Elickiego i temu starszemu panu, że tak powiem, w określonej chwili. Doszło wtedy do paskudnej awantury. Ta pierwsza przygoda Elickiego i Tewka miała swój dalszy ciąg. Gdy bowiem drugi delikwent pobił Fotosa i pogruchotał im sprzęt, Elicki wpadł na pomysł, aby z Tewka, naiwnego osiłka, zrobić swojego goryla. Nauczył go karate, zdobył dla niego pistolet. Na pomocnika wziął sobie terasowego blondynka, którego znał zapewne z racji swych fotograficznych zamiłowań, a charakter trafnie ocenił w trakcie wspólnych zabaw i pijackich orgii. Za pieniądze i święty może się złajdaczyć, a co dopiero taki typ. Mózgiem tego przedsięwzięcia był Elicki. Walczaka traktował jako pomocnika, płacił mu niewielkie kwoty, mniejsze niż blondynowi. Chłopak zaczynał rozumieć, że go Elicki lekceważy, że niemal pomiata nim. Nie umiał się jednak wyzwolić spod wpływu Elickiego. Był przecież aktywnym uczestnikiem uprawianego procederu. To wiązało ich obu. Tak rodziła się bezradność wobec problemu, który przerastał możliwości umysłowe Tewka. Miał pistolet od Elickiego. Gdy ów krewki klient pobił ich obydwu i zdemolował mieszkanie, Fotos poniósł straty nie tylko materialne, ale i moralne. Jego autorytet spadł w oczach Tewka do zera. Ten pistolet to była maleńka piąteczka z okresu wojny, miał rękojeść z perłowej masy, był dostosowany do nabojów od KBKS-u. Strzelał pojedynczo, ale jak wiadomo skutecznie. Elicki powierzył go Walczakowi. W razie czego, wyparłby się wszystkiego. Tak kombinował. A poza tym, Tewek miał bronić swego pana. Pracował dla niego, powinien za niego nadstawiać głowę. Tak miało być. Tego roku Elicki wyjechał do Zakopanego, zamieszkał w Kasprowym, Tewkowi wynajął pokój u góralki. Podczas któregoś ze spacerów po Krupówkach spotkał swych krewnych z Krakowa, stryja z żoną. Docent Elicki był lekarzem, naukowcem, mógł sobie pozwolić na taki świąteczny urlop. Podał bratankowi adres. Choć Ubocz jest niedaleko hotelu Kasprowy, minęło sporo dni, nim Fotos odwiedził krewnych. W Orliku zobaczył Wełnickiego, przypomniał sobie, kim on jest i pomyślał, że mógłby to być niezły klient, gdyby się go dało podejść. Należało tylko odnowić z nim znajomość. Następnym razem przyszedł w sobotę. Z luźnej rozmowy wywnioskował, że aktor odjeżdża własnym Volvo w niedzielę po śniadaniu. Spytał stryja, o której jadają śniadania. Ta wiadomość wystarczyła. Postanowił skorzystać z samochodu Wełnickiego, by wrócić do stolicy. Chciał zrazu wprost poprosić go o przysługę, ale zrezygnował z tego po namyśle. Wolał nie ryzykować, by nie wzbudzić nawet cienia podejrzeń. Miał przecież co do aktora takie same plany jak zazwyczaj, kompromitujące zdjęcie, reszta znana. Postanowił zaczekać z Tewkiem przy mostku. Mieli ze sobą jedynie dwa małe nesesery, cały bagaż nadali wcześniej koleją. Nikt nie lubi zabierać do samochodu pasażerów z furą waliz. Nawiasem mówiąc, bagaż nadany za jednym kwitem odebrał później Tewek w Warszawie, słusznie mniemając, że pozostawienie go mogłoby stworzyć komplikacje, których należało w jego sytuacji unikać za wszelką cenę. Jerzy Wełnicki zdziwił się nieco, ale poznawszy Fotosa, z pełnym zaufaniem zgodził się zabrać go wraz z przyjacielem. I tak zaczęła się ostatnia podróż Zbigniewa Elickiego. Tewek położył obydwa nesesery na tylnym siedzeniu i sam tam usiadł. Elicki, oczywiście, zajął miejsce obok kierowcy. Łatwiej mu było rozmawiać. Tymczasem pogoda zaczynała robić się z każdą chwilą gorsza. Wiał coraz silniejszy wiatr, przechodzący w gwałtowną burzę śnieżną. W Tewku od dawna walczyły dobre uczucia ze złymi. Jak już mówiłem, coraz wyraźniej zdawał sobie sprawę, że Elicki traktuje go tylko jako pomocnika w przestępstwie, jak służącego niemal, a nie jak przyjaciela. W Zakopanem Elicki pozostawił Tewka samemu sobie. Hulał na własną rękę. Bawił się z dziewczętami na całego, kupował je za pieniądze, brał na urodę, pracował jak zawodnik dużej klasy. Nie interesował się Walczakiem. Tewek przeżywał to coraz silniej. Trzeba go zrozumieć, aby pojąć, co stało się potem w samochodzie Wełnickiego. Jest więcej niż pewne, że już od jakiegoś czasu stany emocjonalne Walczaka były dalekie od normy. Coś się w nim załamało, natrętne myśli o zemście opętały go całkowicie. I nie umiał już wyzwolić się od nich. Jak wiesz, Tadziu, pod Obidową zrobił się zator. A co najważniejsze? Wełnicki postąpił jak naiwny, młody kierowca. Zamiast zbadać, co jest przyczyną tego, że silnik ciągle gaśnie, usiłował go za każdym razem zapalić od nowa. Aż do wyładowania akumulatora. W tłumie samochodów, w wirującym dookoła śniegu, w uderzeniach wichru trudno było o pomoc. Wełnicki zaproponował Elickiemu, aby ten usiadł za kierownicą i w razie czego hamował, jeśli znajdzie taka potrzeba, albo pokierował wozem, gdyby ktoś zechciał go zepchnąć na bok, sam zaś postanowił udać się przygodną okazją do Nowego Targu, przywołać pomoc techniczną. Bzdura. W niedzielę, w taką pogodę, u nas w Polsce? To po prostu senne marzenie. Ale wszystko wydawało się lepsze niż bierne oczekiwanie i marznięcie w samochodzie. Dlatego Wełnicki poszedł. Elicki, jak zeznał Walczak, z początku milczał. Potem jednak w rozpalającej go złości zaczął wyśmiewać Tewka, mówił, że bez jego pomocy chłopak zginąłby już dawno. I może właśnie teraz nadszedł taki moment, że Fotos go zostawi na pastwę mrozu, wiatru i nocy. Tewek poprosił, aby przyjaciel go nie zostawiał. Elicki udał, że przygotowuje się do odejścia, zaśmiał się i nazwał chłopaka półgłówkiem, który zasługuje tylko na to, aby zginąć na mrozie. I wówczas nastąpił moment, o którym Tewek długo nie chciał nic zeznać. Mówił tylko, że wyjął z marynarki pistolet, przyłożył lufę do głowy Elickiego i strzelił. Nim to się stało, Tewek przeżył wstrząs. Dawno narastający gniew wezbrał w nim do ostateczności. Świat wydał się nadzwyczaj groźny Tewkowi, sądził, że tylko krok dzieli go od zguby, że zginie w tej zawierusze, zamarznie na śmierć. I właśnie w tej sytuacji Elicki godzi się z całą świadomością na to, że chłopak umrze. Dlatego Tewek sięgnął po swój pistolet, którego nigdy dotąd nie używał i o którym nie było wiadomo, czy wystrzeli. Wystrzelił. Rzucił go na przednie siedzenie, przerażony hukiem i tym, że Elicki pochylił się, dotknął czołem kierownicy samochodu i został tak, bez ruchu. Chłopak czekał, czy coś się stanie, czy ktoś zajrzy do samochodu. Nikt niczego nie słyszał. Tylko w uszach Tewka strzał się rozległ jak grom. Wówczas zaczął zastanawiać się, co uczynić. Nikt nie zaglądał do środka. Wełnickiego nie było. Pojawiła się więc jakaś szansa, że uda się uciec z tego miejsca. Nie zastanawiał się, co będzie robił potem. Chciał jedynie odejść z tego miejsca jak najdalej, a później niechaj dzieje się, co chce. Bez zastanowienia, odruchowo złapał swoją walizeczkę, miał w życiu niewiele i instynktownie to cenił. I wówczas zobaczył neseser Elickiego. Przyszło mu na myśl, że należy go także zabrać. Będzie się musiał ukrywać, mógł więc sprzedać to, co było w środku. A wiedział, że Elicki ma tam drogie drobiazgi. Odszedł w stronę czoła kolumny. Tam udało mu się złapać okazję do Krakowa. Odjechał spod Obidowej długo po tym, gdy Wełnicki odnalazł zabitego w swym samochodzie. Gdyby wówczas natychmiast podjęto pościg, udałoby się zapewne złapać zabójcę na miejscu zbrodni, ale stało się inaczej, nie z naszej winy. Powiedz coś o Wełnickim. Zabrał go autobus fabryki dźwigni widełkowych, który przyjechał z Sanoka po Wczasowiczów. Aktor widział przez okno, co dzieje się na szosie. Sznur samochodów wciągnął się w śniegu nieprzerwanie. Jeśli od strony Krakowa co jakiś czas udawało się przemknąć niewielkiej grupie pojazdów, to od Zakopanego, jakby ktoś beczkę zaszpuntował. Stało wszystko, niczym martwe żuki na mrozie. Wełnicki pojął, że gdyby nawet odnalazł w Nowym Targu mechanika, nie uda mu się tu z nim dojechać. Sanocki autobus minął już 300 chyba samochód, a jeszcze nie było widać końca. Postanowił więc wracać. Zrezygnował z poszukiwania pomocy, gdyż nikt jej nie mógł udzielić. Dostrzegł po drodze mundury żołnierskie, trochę milicyjnych, stojące na poboczu pługi śnieżne, spychacze, wozy migające pomarańczowymi światełkami ostrzegawczymi. To mogło napawać otuchą. Poprosił kierowcę o zatrzymanie autobusu i wysiadł. Był co najmniej o 2 kilometry od swego samochodu. Później przeklinał chwilę, w której postanowił wrócić. Ale wtedy jeszcze o niczym nie wiedział. Szedł więc z twarzą martwiejącą od zimnych podmuchów wiatru. Wędrował do swego samochodu chyba z godzinę. Wreszcie dotarł do miejsca, gdzie pozostawił wóz, a w nim Elickiego z Tewkiem. Otworzył drzwi wozu z prawej strony, zmarznięty niewiele widział przez zaśnieżone rzęsy. Powiedział coś do Elickiego. Zdawało mu się jednak, że Elicki zasnął. Kiedy huknął na niego, żeby go obudzić, nie usłyszał odpowiedzi. Spojrzał do tyłu, nie było nikogo. Przyjrzał się uważnie sąsiadowi i dostrzegł czerwoną stróżkę w jego włosach spływającą na kark. Trącił go łokciem. Elicki zsunął się sztywno w bok, oparł całym ciałem o lewe drzwi. Aktor zdrętwiał. W najkoszmarniejszych snach nie zobaczyłby takiej sytuacji. Zabity człowiek w wozie, on sam na sam z trupem. Każdy, komu powie o wydarzeniu, zada natychmiast pytanie, kto zabił? I będzie patrzał na Wełnickiego jak na człowieka, który mógł to uczynić. Poczuł się straszliwie bezradny, pozbawiony nadziei, już z góry skazany na najgorsze. Znajdował się razem z trupem w samochodzie jak w blaszanej klatce, a tuż obok pełno ludzi. Cóż z tego, że siedzą w swych pojazdach zziębnięci jak i on, ale w każdej chwili mogą wyjść, wyroić się na szosę, zacząć się interesować wszystkim, na przykład tym, dlaczego nikt nie zapala silnika w samochodzie, który stoi na drodze tamując ruch. Pojął, że musi uciec stąd jak najszybciej. Nic to, że logika powinna mu nakazać coś wręcz przeciwnego. Gdyby rozum działał, Wełnicki doszedłby zapewne do przekonania, że najlepszą obroną jest prawda. Jego zeznania ujawniłyby istnienie i ucieczkę Tewka. Zniknięcie zaś Walczaka byłoby dla nas wyraźną wskazówką, w jakim kierunku należy wdrożyć poszukiwania. Po prostu wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. Zauważył pistolet. Wziął go do ręki. Po sekundzie pojął swój błąd. Rozejrzał się. Nikogo żywego wokół. Ten, kto siedział za kierownicą samochodu tam, z tyłu Volvo, nic nie widział, bo śnieg położył się grubą warstwą na szybie, a nikomu nie chciało się go odgarniać. A ci w przodzie? Także nie usłyszeli strzału. Oznacza to, że nikt nie podejrzewa nawet, co się stało. Wełnicki uświadomił to sobie natychmiast, odrzucił broń daleko w pole, a sam uciekł. Powędrował instynktownie w stronę przeciwną od Zakopanego do Chabówki. Nie wymyślił jeszcze żadnej historyjki, nie miał na to siły ani nerwów. Gdy zabrał go przygodny autobus, starał się unikać cudzych spojrzeń, skrył twarz za kołnierzem futra. Sądzę, że gdyby obok niego jechał sam Sherlock Holmes, nie zapamiętałby nawet koloru czy kroju okrycia, gdyż tak było ośnieżone. Kto w tej sytuacji interesował się obcymi? Wełnicki zdążył na pociąg ekspresowy Tatry do Warszawy. Kupił bilety u konduktora i stał się spokojniejszy. Wtedy zaczął obmyślać swój plan. Postanowił, że ukradziono mu samochód, gdy zostawił go na chwilę koło mostka. Okoliczności wydawały się prawdopodobne. Reszta to już sprawa milicji, niech sobie wyjaśnia. Należało natomiast wynaleźć przyczynę, dla której odjechał do Warszawy, nie meldując o kradzieży w Zakopanem. Sądził, że wystarczy wymyślić byle co, byle to brzmiało prawdopodobnie. I rzeczywiście, udało się mu wyprowadzić nas w pole. Uciekł, żeby pozbyć się całkowicie podejrzenia o te zbrodnie. Zagmatwał tropy, bo myślał, jak wielu ludzi, że ucieczka od nieszczęścia automatycznie uwalnia ich od moralnej, ludzkiej odpowiedzialności. A przecież Wełnicki był pierwszym człowiekiem, który odkrył zbrodnię i powinien był ją ujawnić. W zatorze, pod Obidową, znajdowało się wielu milicjantów z kompanii ruchu. Byliby zajęli się sprawą, może nawet udałoby się schwytać Tewka. Szansa zatrzymania przestępcy była większa niż potem. Ale kozyć trzeba również na oddziaływanie pamięci, wyobraźni, charakterów. Mówiąc charakter, mam na myśli po prostu zespół cech psychicznych, zaobserwowanych u Tewka. Walczak nie był zdolny do zbrodni z premedytacją. Szok, jaki przeżył po zabójstwie, zmienił go i zmiękczył. Chłopak za wszelką cenę chciał dowiedzieć się, co wiemy, czy jest bezpieczny. Dlatego zjawił się w redakcji po wydrukowaniu fotografii Zbigniewa Elickiego. Przede wszystkim jednak nie mógł uwolnić się od wątpliwości, czy Elicki zginął zasłużenie. Dlatego tak gwałtownie wykrzykiwał słowa nienawiści, aby zagłuszyć zwątpienie, i tak łatwo przyznał się do wszystkiego, kiedy już go mieliśmy w ręku. No cóż. Zmierzch już zapadł za oknami, kończyła się butelka, skończyła opowieść. Powinienem cieszyć się tą chwilą, a czułem gorycz w ustach. To wszystko, powiedziałem. To wszystko, moi panowie. Koniec. Czytał Jacek.